Raz jeszcze witam Państwa. Dzisiaj Pan Profesor ciągle dojeżdża. Mam nadzieję, że w trakcie tej naszej dyskusji dojedzie. A dzisiaj dyskusja będzie się odbywała pod tytułem Instytucja publiczna, przestrzeń autonomiczna, narzędzie polityki kulturalnej. Pretekstem dla tej dyskusji, dla tej debaty jest zbliżające się Forum Przyszłości Kultury, które się będzie odbywało w listopadzie w Teatrze Powszechnym w Warszawie i które jest próbą podsumowania debat, jakie miały miejsce rok temu podczas Kongresu Kultury i które za przedmiot postawiło sobie pytanie o nowe modele funkcjonowania w przestrzeni kultury. Innym kontekstem jest trwająca w tym momencie, realizowana przez Ministerstwo Kultury inicjatywa pod tytułem Ogólnopolska Konferencja Kultury, której celem jest przeprowadzenie pewnych zmian prawnych w obszarze działalności kulturalnej. W jaką stronę te zmiany będą zmierzały, nie wiemy, ale no, chcąc niejako wyprzedzić, czy dać również pod rozwagę decydentom, postanowiliśmy przedyskutować ten temat, myślę, bardzo istotny. Kontekstem takim bezpośrednim są również wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, które są odbierane jako próby ograniczenia niezależności instytucji publicznych. Wszyscy obserwowaliśmy to, co działo się w Teatrze Polskim we Wrocławiu, w Krakowie, w Teatrze Starym, w Gdańsku przy okazji odwoływania dyrektora w Muzeum II Wojny Światowej. To, co wspólne w tych wszystkich wydarzeniach, to jest zderzenie przekonania, że instytucja ma prawo do zachowania autonomii programowej z przekonaniem władzy, że posiada demokratyczny mandat do tego, by uprawiać własną politykę kulturalną i by wykorzystywać do tego celu podległe jej instytucje. O tym napięciu chcielibyśmy dzisiaj dyskutować. Oczywiście sprawa nie jest nowa, to byłoby zbyt proste, by powiedzieć, że tego rodzaju napięcie pojawia się dopiero teraz, dopiero przy okazji tych wydarzeń, o których wspominałem. Naruszania niezależności instytucji zdarzały się już wcześniej i można powiedzieć, że każda formacja polityczna ma coś tutaj za uszami. Jedne były spektakularne, bo odbywały się w instytucjach centralnych, narodowych, w stolicy. Pamiętamy historię odejścia z Galerii Zachęta Andy Rotenberg, zawirowania wokół odejścia Piotra Piotrowskiego ze stanowiska dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. Dużo więcej jednak tego rodzaju wydarzeń miało miejsce na prowincji, w mniejszych instytucjach. Informacja o nich nie docierała do Dzień dobry, witamy pana profesora. Do opinii publicznej, albo też angażowała emocje lokalnych środowisk. Przy czym chcę powiedzieć, że rzadko tego rodzaju przedsięwzięcia miały charakter bezpośredniej cenzury, nie wiem, nakazu usunięcia dzieła z wystawy czy odwołania spektaklu. Znacznie częściej polegało to na przykład na wymuszaniu na instytucji realizacji takiego, a nie innego projektu, czy też odmawiania dofinansowania na projekty, które nie odpowiadają decydentom. Warto tutaj troszeczkę na marginesie wspomnieć też o innym aspekcie, który bardzo mocno ogranicza autonomię instytucji. Dzieje się to na co dzień. Wiąże się to z regulacjami prawno-administracyjnymi, które w bardzo poważny sposób ograniczają swobodę podejmowania decyzji samodzielnych przez kierujących instytucją, albo też sprawiają, że są pewne decyzje podejmowane tylko dlatego, żeby zaspokoić pewien automat biurokratyczny, a nie dlatego, że są one sensowne i celowe z punktu widzenia instytucji. Żeby jeszcze sprawę bardziej skomplikować, chcę powiedzieć, że zdarzały się też takie przypadki ingerowania w autonomię instytucji, które były podyktowane troską organizatorów władzy publicznej o instytucje. Wynikały z przekonania,
że na przykład zarządzający taką instytucją sobie nie radzi. Konsekwencją było tego niejako przejmowanie przez urzędników organizatora funkcji kierującego instytucją i kierowanie nią niejako z tylnego fotela. Pytanie jest takie, czy tego typu ingerencje powodowane troską o instytucje są usprawiedliwione, a jeśli tak, to czy przekonanie, że instytucja idzie w złym programowo kierunku, również powinno usprawiedliwiać interwencje władzy. Te kwestie autonomii, relacji między instytucją a władzą były oczywiście dyskutowane niejednokrotnie, chociażby podczas Kongresu Kultury Polskiej, jaki miał miejsce w Krakowie w 2009 roku, później podczas Kongresu Obywateli Kultury w jego ramach. Sam miałem przyjemność prowadzić panel dyskusyjny, który między innymi tej kwestii dotyczył, czy też na regionalnych kongresach kultury, między innymi na Łódzkim Kongresie Kultury. Przy czym do tej pory te kwestie były dyskutowane w kręgu z jednej strony ludzi związanych z instytucjami, z drugiej strony ludzi związanych z władzą. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać natomiast o kwestiach rudymentarnych, o tym, jakie są ideowe, ustrojowe, prawne podstawy naszych przekonań o autonomii. Chcielibyśmy też zastanowić się nad tym, jak w systemie demokratycznym winna wyglądać relacja między autonomią instytucji a prawem demokratycznie wybranej władzy do kształtowania państwa w zgodzie ze swoim programem. Bardzo serdecznie witam wszystkich znakomitych gości. Dyskusję poprowadzi pan Edwin Bendyk, znany oczywiście państwu dziennikarz, publicysta związany z redakcją polityki, także wybitny badacz kultury, w tym momencie kierujący ośrodkiem badań nad przyszłością w Kolegium Civitas. Są też pozostali znakomici goście, ale o ich przedstawienie poproszę pana Edwina Bendyka. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry państwu. Dziękuję za możliwość zorganizowania tej debaty tutaj w Muzeum Sztuki w Łodzi. Tak jak wczoraj udostępnione zdjęcia pokazują, kwestia autonomii jest w różnym płaszczyznach dyskursu obecna tutaj w muzeum, również w tym wymiarze artystycznym i zmagania się z formą, więc świetne miejsce. I cieszę się, że właśnie możemy tę debatę wpisać w cykl rozmów, które przygotowują nas do Forum Przyszłości Kultury, które odbędzie się w listopadzie w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Podczas trzech debat, które już się odbyły, tam problem instytucji bardzo wyraźnie się pojawiał, a rozmawialiśmy paradoksalnie o zupełnie innym aspekcie. Rozmawialiśmy o samoorganizacji w przestrzeni kultury, o pojawianiu się nowych aktorów, takich, których też widzimy czasami w przestrzeni publicznej, nie tylko związanej z kulturą, ale którzy wykorzystują środki ekspresji estetycznej do zajmowania stanowiska politycznego, na przykład majowe, lipcowe manifestacje, w których na przykład były wykorzystywane prace demokracji ilustrowanej, która zaczęła istnieć wcześniej, ale bardzo ciekawa właśnie w tych dyskusjach o możliwości istnienia takich ruchów była mocna konstatacja, że warunkiem niezależnej samoorganizacji jest obecność też mocnych, niezależnych instytucji, takich, które stworzą jakiś rodzaj infrastruktury, na którym można się opierać i że wtedy zdecydowanie również ta samoorganizacja w tym tak zwanym poszerzonym polu kultury jest łatwiejsza, w związku z czym dyskusja jak najbardziej uzasadniona, do której zaprosiliśmy, już pozwolę sobie przedstawić naszych panelistów. Proszę, na swojej lewej strony pan profesor Jerzy Stępień, prawnik konstytucjonalista, ale też osoba związana z kształtowaniem ładu ustrojowego w kulturze i też ładu samorządowego. To państwo znacie dorobek pana profesora, więc tutaj bardzo polegamy na tym właśnie wykładni takiej konstytucyjnej, bym powiedział, wręcz tego, o czym będziemy mówić. A idąc już po moją prawą stronę, pani dr Kamila Lewandowska z Akademii Teatralnej w Warszawie, badaczka kultury i też głównie przestrzeni związanej z teatrem, ale no jest to jeden z aspektów analizy rzeczywistości instytucjonalnej w kulturze. Dalej pan Tomasz Tumianowski, dyrektor Biura Kultury Miasta Stołecznego Warszawy i profesor Jan Sowa, filozof, socjolog,
czy w tej chwili, przepraszam, jesteś związany z instytucją, na teatrze na prezentację na pewno. Tak, z Instytutem Kultury Polskiej. I z Instytutem Kultury Polskiej, który też znacie Państwo na pewno publikacje Janasowe, natomiast no, też jest zaangażowany w tematy, o których dzisiaj będziemy mówić. Ja pozwolę sobie jeszcze, zanim oddam, poproszę, między scenariusz będzie taki, że w pierwszej rundzie poproszę gości, by w takich kilkuminutowych wypowiedziach określili swoje stanowisko, zbudowali grunt do dalszej dyskusji, do której oczywiście też potem zaprosimy Państwa. Myślę, że dobrze by było, gdyby ta dyskusja rozpoczęła się taką pracę, jaką dokonano w odniesieniu do autonomii sztuki. To jest dwutomowa praca, prawda, dotycząca cenzury w Polsce po 1989 roku, ale wychodzi właśnie z definicji autonomii sztuki i na tym buduje analizę przypadków no właśnie wkraczania w tę autonomię. To myślę, że teraz jakby przydałby się rewers do tej książki w postaci podobnej analizy instytucji i jak one były zagrożone. Mam nadzieję, że właśnie to może takie podwaliny będą. Ja spróbuję dorzucić kilka jeszcze argumentów, które skomplikują obraz, który nakreślił pan dyrektor Jarosław Suchan. I teraz zobaczymy, czy coś... Może tak, spróbuję prościej. Że ten tytuł pierwotny można też rozbić na taki jakby trzy pojęcia: autonomia, arbitralność, odpowiedzialność, prawda? Arbitralność bardziej skierowana tutaj w kierunku organów władczych, zwłaszcza politycznych, ale też nie tylko, bo również może dotyczyć arbitralności władzy instytucji. W stosunku do tego za chwilę Państwu pokażę, a odpowiedzialność oczywiście wszystkich uczestników tej dyskusji o coś, co związane jest bezpośrednio, jeżeli mówimy instytucja publiczna, czyli dobro publiczne, prawda? które no jest ktoś w naszym imieniu nim zarządza. Warto przypomnieć oczywiście zupełnie podstawowe zapisy, ale fundamentalne, regulujące w ogóle przestrzeń kultury na poziomie konstytucyjnym. Tam jest tych artykułów kilka. Ten pierwszy podstawowy, artykuł 6, ustęp 1. To nie będę go na głos odczytywał, ale on stwarza jakby podstawy. Potem jest drugi istotny, o którym może zapominamy, ale on się pojawia na przykład chociażby ostatnio w odniesieniu do uroczystości związanych z akcją Wisła i wsparciem państwa dla organizacji, mniejszości ukraińskiej, które chciały tę uroczystość honorować, nie dostały tego. Ta konstytucja gwarantuje, czy zobowiązuje państwo do wspierania i umożliwiania organizowania działalności kulturalnej mniejszością. Warto o tym zapisie też pamiętać. No i w końcu ten bardzo istotny artykuł 73, który trzeba czytać, bo on buduje rodzaj pewnej symetrii, to znaczy on zapewnia wolność artystom, i to jest ważne, czy w ogóle twórcom, nie tylko dzieł artystycznych, również naukowych, ale jest też istotny dla nas jako odbiorców. On gwarantuje nam, odbiorcom, wolność dostępu do kultury, co też jest istotne i myślę, że może być interpretowane na przykład wobec takich roszczeń władzy, która mówi, że za pieniądze publiczne czegoś finansować nie będzie. Pytanie, na podstawie jakiego argumentu odbiera prawo wolności dostępu czegoś, co jest finansowane właśnie między innymi również z moich pieniędzy. Myślę, że to też będziemy mogli na tę kwestię dyskutować. No, to jest punkt wyjścia. To jest tylko ilustracja z kolei pewnej debaty na poziomie jak i publicystyki dosyć prostej, która się pojawiła po ogłoszeniu manifestu ruchu Kultura Niepodległa. I to jest redaktor naczelny wspólnoty, tłumaczy artystom, że mają robić, za co dostają pieniądze. To jest taki, że wolność kosztuje i jak chcą robić na własną rękę, to niech robią, ale za pieniądze publiczne mają się słuchać władzy publicznej. I to jest takie dosyć, bym powiedział, najprostsze
przechylenie wahadłem, chociaż władza, która dysponuje pieniędzmi, ma prawo wymagać od artystów posłuszeństwa, co z kolei też można rozciągnąć na instytucje i te argumenty właśnie pojawiają się często w dyskusji, że mamy mandat demokratyczny, prawda, który i odpowiedzialność demokratyczną, która upoważnia nas do dysponowania i oczekiwania jakiegoś rodzaju dyscypliny. Ale tutaj, jak może zmienię tak miejsce, że... Nie to. O, nie o dzwonek chodziło. No i teraz, jeżeli mówimy o autonomii i o wszystkich przykładach, jakich dyskutowaliśmy o autonomii w Polsce, to przynajmniej 11 punktów można zidentyfikować różnych napięć. Też obawiam się, że ta lista nie jest wyczerpana. No to pierwsze to jest w ogóle właśnie definicja formalna autonomii instytucji, na czym polega i to trzeba by dobrze zrozumieć. Myślę, że za chwilę będziemy mieli okazję tutaj dzięki naszym ekspertom. No ale to ona się objawia już w praktyce, w samym procesie obsadzania kierownictwa, prawda, czyli i sposobie wyboru. No, jest to regulowane oczywiście przez ustawę o działalności kulturalnej i tam te wszystkie możliwości są, ale też jak obserwujemy, co się działo w ostatnich latach na wszystkich poziomach władzy, od państwowej po samorządową, regionalną i miejską, no to właśnie procedury obsadzania stanowisk i efekty tych zastosowania czasami no, zgodnych z ustawą właśnie przepisów prowadziły do wyników, które nikogo nie zadowalały, by tylko wspomnieć na poziomie narodowym Narodowy Teatr Stary, prawda? Na poziomie regionalnym to jest Teatr Polski we Wrocławiu już wspomniany, na poziomie miejskim chociażby, no to nie wiem, dyskusja o wyniku obsady Teatru Polskiego w Bydgoszczy czy Teatr w Kaliszu. No to są takie, że na każdym poziomie, nawet jeżeli mamy procedurę określoną, to można tak ją zastosować, że przynajmniej znaczna część środowiska ma powody, żeby być niezadowolony i argumenty, które to niezadowolenie pokazują. Ten kolejny punkt napięcia już wspomniany, ale to jest autonomia instytucji i cenzura. Jawna lub mniej jawna, ale ostatnio coraz bardziej jawna jednak właśnie pojawiająca się pod hasłem, że za pieniądze publiczne czegoś nie pokażemy. Po raz pierwszy chyba tak mocno wyartykułowane w związku z spektaklem Śmierci dziewczyna w Teatrze Polskim we Wrocławiu, prawda? Gdzie podejrzenie, że będzie pornografia na scenie, jakby spowodowała reakcję ministra kultury i próbę zdjęcia z afisza za pomocą urzędników wojewódzkich i ministerialnych. No, to się nie udało, ale to napięcie wtedy bardzo wyszło. No ale potem już bardziej wewnątrzinstytucjonalny spór, czyli autonomia instytucji, autonomia sztuki. Czyli jakby sposób ekspozycji czy budowania, prawda, przestrzeni dla sztuki, przestrzeni instytucji. I to też nie zawsze gładko idzie, zwłaszcza, że właśnie tam pojawiają się już, można to w szczegółach rozpisać, na pewien napięcie między artystami, kuratorami, reżyserami, czy tymi, którzy organizują proces twórczy czy ekspozycyjny, no i samą właśnie instytucją, która ma swoje uwarunkowanie. Ostatnio bardzo, bardzo mocno też się przekonujemy o sile autocenzury, kiedy instytucje w obawie przed domniemanymi skutkami swoich działań decydują się na nie podejmowaniu ryzyka. No to jest przykład niezaproszenia, mimo wstępnych zapowiedzi, spektaklu Klątwa, prawda, na kilka ważnych wydarzeń. I to też nas uczuliło, że to przekonanie, gwarantem autonomii instytucji kultury w Polsce jest na przykład od władzy politycznej jest to, że tylko 20% środków publicznych jest przez Ministerstwo Kultury dystrybuowanych, reszta jest rozproszona w rękach władzy samorządowej. Okazuje się iluzją, dlatego że wystarczy czasami 5% pieniędzy ministra, żeby ten mechanizm autocenzury uruchomić, prawda? I to już się właśnie przekonaliśmy. A potem już bardzo ciekawe kwestie autonomia i prawa pracownicze. To jest bardzo ciekawy był taki moment w 2013 roku w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, kiedy jakby dwa protesty się zderzyły w tym samym momencie, w tych samych drzwiach. Z jednej strony to był protest widzów przeciwko ekspozycji, przeciwko instalacji Adoracja Chrystusa,
i było jak tutaj część publiczności, której się to nie podobało, uznała to za bluźnierstwo, protestowała. Z drugiej strony wewnątrz instytucji pracownicy protestowali przeciwko ówczesnej dyrekcji, chcąc jakby zmienić raz, także tutaj to napięcie też bardzo ciekawe wyszło. A właśnie dalej autonomia i prawa uczestników. No właśnie, jakie my mamy, nie jako wyborca przez władzę, tylko my bezpośrednio jako uczestnik wpływać na to, co się dzieje w instytucji, która jest nam bliska. Sprawa znowu nabrała z intensywności ostatnio w związku z Teatrem Polskim we Wrocławiu, która cały ten kryzys spowodował bardzo silną mobilizację części publiczności, która zbudowała własne stowarzyszenie, publiczność Teatru Polskiego, która silnie w tej chwili działa na rzecz swojej instytucji, ale jednocześnie z takim dosyć, że chce mieć wpływ nie tylko na polityków, by rozwiązali sprawę, ale też chciałabym mieć wpływ w ogóle na tę instytucję, prawda? Na sposób komunikowania się również z ewentualną przyszłą, lepszą dyrekcją i być może również w takim razie i na program. Kolejna sprawa, która bardzo mocno była dyskutowana właśnie na ostatnim Kongresie Kultury, to jest autonomia, ale jednocześnie konieczność zmieniania instytucji, zmieniania ich misji, dostosowywania się do zmieniającego otoczenia, właśnie do tego, co się dzieje poza ładem instytucjonalnym, dla coraz większej liczby ciekawych zjawisk kulturotwórczych, które dzieją się w przestrzeni pozainstytucjonalnej, ale jednak chciałyby z instytucjami nawiązywać kontakt. I wiemy, że nie zawsze to instytucjom wychodzi, że ten pytanie jak znowu między tymi nowymi aktorami w przestrzeni kulturalnej, instytucjami, a też władzą, która chciałaby jakoś ten proces moderować, oddziaływać. Kwestia autonomii, kontroli demokratycznej, odpowiadania na roszczenia demokratyczne, no to już wspominał dyrektor Jarosław Suchan. No w końcu gdzieś to jest również autonomia i rynek. No kiedy instytucje, mimo że mają ustawowo zapewnione finansowanie, to jednak często niewystarczające na to, żeby całą misję realizować, w związku z czym też wchodzą, czy próbują, prawda, nawiązywać komunikację z aktorami biznesowymi i to rodzi często, zresztą nie tylko przecież w Polsce, napięcia i pytania o autonomię. Także ten katalog jest całkiem jest większy, no a jeżeli byśmy patrzyli na wymiary takie, bym powiedział, strukturalne autonomii, nie merytoryczne, no to znowu to można analizować kwestię autonomii w kontekście prawnym, programowym, estetycznym, jeżeli mówimy o instytucji sztuki, materialnym, właśnie politycznym, moralnym też, bo te argumenty coraz częściej pojawiają się w przestrzeni publicznej, o też o moralność w przestrzeni publicznej, prawda? I co wolno, prawda? Czy w końcu ten aspekt społeczny, czyli na ile autonomiczna instytucja kultury powinna odpowiadać na tak zwane zapotrzebowanie społeczne i do niego się dostosowywać, a na ile jest właśnie autonomiczna i nie musi się przejmować na przykład frekwencją, prawda? Bo realizuje jakąś misję, która zrozumiała jest dla niewielu, ale jest warta tego. Niektóre ilustracje już wspomniałem, teraz jest tylko taki katalog kilku spektakularnych przykładów. Ten najświeższy to właśnie w tej chwili ćwiczymy, czyli Polski Instytut Sztuki Filmowej, gdzie mamy kryzys związany z zapowiedzią zmiany dyrekcji. To jest o tyle ciekawa, że to jest nowa instytucja, to jest instytucja publiczna, ale która nie dysponuje środkami publicznymi, trzeba pamiętać. Znaczy środki, którymi dysponuje PiS, to jest danina branży filmowej, która ustawowo jest zobowiązana do odprowadzania części swoich przychodów na finansowanie produkcji filmowej, ale nie są to środki budżetowe, publiczne, tak jak te, które są alokowane w instytucjach publicznych. Więc tu jest ciekawe napięcie między tymi, którzy finansują tak naprawdę PiS, a decyzją władzy publicznej. Wiemy, że powołanie tej instytucji w 2005 roku było rodzajem rewolucji, było istotną innowacją w polskiej przestrzeni instytucjonalnej, która doprowadziła do radykalnej zmiany w obszarze filmu i jednak bardzo, bardzo silnej poprawy tutaj kondycji przemysłu filmowego polskiego, czy w ogóle sztuki filmowej w Polsce, więc warto się przyglądać dalszym rozstrzygnięciom. O Centrum Sztuki Współczesnej już wspomniałem, o tym podwójnym takim jakby napięciu, jakie w 2013 roku tam się pojawiło.
Teatr Polski, właśnie Teatr Polski we Wrocławiu jest ciekawy, bo tam jest wiele poziomów. Znaczy ten kryzys, który dotyczy również wielu poziomów władzy, ale też wielu poziomów problemu, wart jest analizowania, bo właśnie, jak mówiłem, tam się zaczęła ta jakby pierwsza jawna próba cenzury ze strony władzy ministerialnej. To jednak nie mieliśmy wcześniej takich przypadków. Potem konkurs na dyrektora, który był organizowany przez władzę samorządową regionalną. W końcu właśnie mobilizacja publiczności, powołanie tego ruchu publiczności Teatru Polskiego, który jest bardzo aktywny, jest bardzo ważnym aktorem, ale też mobilizacja aktorów, upodmiotowienie aktorów, którzy w dwóch wymiarach, którzy organizują się, by bronić swoich praw pracowniczych i w związku jakby pojawienie się inicjatywy pracowniczej jako ważnego uczestnika tej dyskusji, ale też próba realizacji swojej misji poprzez taką, można powiedzieć, nową quasi instytucję Teatr w Podziemiu, który cały czas podejmuje i pokazuje, znaczy realizuje swoją misję. Także niezwykle ciekawy przypadek, który mam nadzieję znajdzie się w swoim czasie właśnie w poważniejszych opracowaniach. Tak, teraz może tutaj. Teatr Polski w Bydgoszczy, znowu to jest tam kilka aspektów się kumuluje. Pierwszy to jest cenzura, jakbym powiedział, finansowa. To odmowa finansowania teatru festiwalu Prapremier, uznanego za najlepszy festiwal, czyli jeden z najlepszych festiwali, nie tylko w Polsce, za to, że w poprzednim roku wystawiał tam Oliwier Frylicz i wywołał skandal, który na razie ma kontynuację również na poziomie postępowania prokuratorskiego, więc już prewencyjnie kolejny skandal uniknąć tego jakby kolejny festiwal nie został sfinansowany przez ministerstwo. A potem konkurs na dyrektora, który dotyczył z kolei władzy samorządowej miejskiej i wybór, znaczy nie przedłużenie kontraktu Pawłowi Wodzińskiemu, zmiana jakby koncepcji teatru. Tu jakby wszystko odbyło się lege artis, natomiast są jakby dyskusja właśnie w ogóle o miejsce konkursu, jak on powinien być realizowany. No, Narodowy Stary Teatr znowu jest wielopoziomowy spór, no bo kiedyś była sytuacja, można powiedzieć, autocenzury, właśnie tego napięcia wewnątrz instytucji, między tym, kto rządzi instytucją, kieruje nią, a wolnością artysty, czyli odwołanie premiery, czy rezygnacja ze współpracy z Oliwierem Frylicem, tym demonem tej naszej przestrzeni teatralnej, kiedy chodziło o Nieboską Komedię, prawda? I wtedy Jan Klata podjął swoją decyzję, no ale potem sam stał się ofiarą z kolei innego napięcia właśnie, czyli ostatni konkurs na stanowisko dyrektora, który zakończył się groteską, bym powiedział. Znaczy Klata nie został dyrektorem, ale nowa dyrekcja ciągle ma kłopot z uruchomieniu swojej aktywności. Muzeum II Wojny Światowej, też ten serial śledziliśmy. Tam się pojawia nowy aspekt, zupełnie poza zmianą, która jest formalnie poprawna w dyrekcji. No to jest zapowiedź ingerencji władzy w dzieło, które powstało. I to jest niezwykle znowu ciekawy, na ile można na zamówienie polityczne zmienić dzieło, które wykonała ekipa, która została odwołana. Jest dziełem o walorze też autorskim, tak? Więc zapowiedzi są, że będą te zmiany, ale ciągle jeszcze do nich oczywiście wprost nie doszło, więc też dostaniemy kolejny materiał. No, sytuacje lokalne, to takich jest dużo, ale też obserwowaliśmy tutaj na poziomie właśnie obywateli kultury sytuację w Olsztynie, na przykład w Miejskim Ośrodku Kultury, gdzie arbitralnie po prostu władza lokalna może po prostu z dnia na dzień, dając absolutnie fałszywe, nie związane z pracą merytoryczną, tylko uruchamiające argumenty nieprawdziwe, obyczajowe i tak dalej, po to, żeby usunąć niewygodnego, zbyt autonomicznego w tym przypadku dyrektora. Więc Państwo widzicie, temat znacznie bardziej wykracza poza taką akademicką, bym powiedział, aspekt właśnie autonomia jako jakieś dobro, tylko nabiera szczegółów, za którymi też jest po prostu zwykłe codzienne życie, interesy grupowe, zawodowe, polityczne też, społeczne i w tej materii musimy się poruszać i właśnie z uporządkowaniem tej złożoności. O to poproszę naszych
panelistów, zapraszając o pierwszy głos, poprosząc o pierwszy głos pana profesora, by nam taki ten fundament tutaj jako konstytucjonalista położył. Panie profesorze. Dziękuję bardzo. Zacznę od sprostowania. Nie jestem profesorem, nigdy nim nie byłem. Nie wiem, dlaczego wszyscy upierają się, żeby nazywać mnie profesorem, szczególnie w kontekście ostatnich różnych pomysłów profesorskich, to tym bardziej mi zależy na tym, żeby... Mogę być, skoro lud tak chce, to mogę być profesorem ludowym. No. Na przykład kiedyś artyści ludowi Związku Radzieckiego. Inna sprawa, że to jest sympatyczne, że ja nie będąc profesorem, jestem uważany za profesora. Znacznie gorzej by było, gdybym był profesorem, a nikt mnie za takiego nie uważał. A to dość często się jednak w Polsce zdarza. No żarty żartami, między innymi także, ale muszę powiedzieć, że ja zawsze byłem wykładowcą akademickim od niepamiętnych czasów i nawet jestem prorektorem uczelni Łazarskiego w Warszawie, no ale ponieważ jest to uczelnia prywatna, czy niepubliczna, no to tam jest większa swoboda, że tak powiem, tworzenia struktur i nikt nie przywiązuje do wagi do jakichś formalnych tytułów, tylko po prostu się patrzy, co ten człowiek może zrobić, w czym może nam pomóc, prawda. No. Ja nie uważam się za specjalistę od szeroko rozumianych problemów związanych z kulturą, ale muszę też powiedzieć, że zawsze uważałem, a przynajmniej od momentu, kiedy zapoznałem się z dziełem pani profesor Antoniny Kłoskowskiej, że no, kultura, szeroko rozumiana kultura jest zawsze rzeczą najważniejszą w państwie, dlatego że bez tej szeroko rozumianej kultury trudno mówić o tożsamości narodowej, no a póki co jednak państwa narodowe są pewną no, rzeczywistością. No. Oczywiście ona się zmienia, tworzą się różnego rodzaju napięcia, na co dzień nie widzimy, czy to właśnie w tej chwili, chociażby w Hiszpanii, Katalonia, prawda, czy Wielka Brytania. Pamiętam, jak kiedyś Norman Davies powiedział, że on bardzo chce, żeby Wielka Brytania przyjęła euro, prawda, bo wtedy jak przyjmie euro, to właściwie lada moment będzie musiała się rozpadać i wyjść z Unii Europejskiej, a wtedy jego, prawda, kraj ojczysty, nie pamiętam, co chodzi, Walia, tak, uzyska niepodległość, prawda? Podobno Walia nigdy nie miała niepodległości. Ale kultura jest rzeczą niezmiernie ważną. Pani profesor Antonina Kłoskowska mówi, szeroko rozumiana kultura, czyli tak, nauka, sztuka, nie tylko ta artystyczna kultura, ale oczywiście szeroko rozumiana kultura i sztuka, język, religia, to też są ważne komponenty, edukacja, obyczaj, prawda. Ja bym jeszcze dodał właśnie, tak nieśmiało, że do tego katalogu elementów składających się na szeroko rozumianą kulturę trzeba by dodać także tradycję budowania urządzeń publicznych. Znaczy, każde państwo, każdy kraj ma jakieś swoje systemy tworzenia instytucji państwowych, one się nawet zawsze jakoś inaczej nazywają, prawda. Parlament jest na dobrą sprawę w Wielkiej Brytanii, od tego się wzięła taka ogólna nazwa tych ciał, które są ciałami ustawodawczymi, ale w każdym kraju one się jakoś inaczej nazywają, prawda? I to są indywidualne sprawy. No, co można powiedzieć z punktu widzenia konstytucji? Do tych wszystkich elementów, o których pan redaktor tutaj nawiązywał, czy je cytował, to dodałbym bardzo wyraźnie jednak ten artykuł 53 chyba, ustęp 2, który mówi o zakazie prewencji, cenzury prewencyjnej, z tym, że tam jest taki haczyk, bo to chodzi o środki masowego przekazu, tak, masowej komunikacji, a nie w ogóle, prawda? No wiadomo, że nie powołamy instytucji cenzury, bo też trzeba pamiętać, w jakim kontekście się zawsze i w jakim momencie historycznym pojawiają jakieś rozwiązania, jakieś instytucje. One są zawsze odpowiedzią na to, co było wcześniej, prawda? No, cenzura była zinstytucjonalizowana w PRL-u, w związku z tym no, wprowadzono taki przepis, który tę cenzurę zinstytucjonalizowano w sensie istnienia jakiejś organizacji, jakiegoś organu.
nie dopuszcza, prawda? Ale za wiele o tej cenzurze w tym artykule nie jest powiedziane. Oczywiście warto także patrzeć, ja tutaj jak rzucam okiem na swój telefon, to nie dlatego, żeby odpowiadać na maile, tylko po prostu cytuję konstytucję. No, warto też przypomnieć sobie, co ostatnio było często robione, co brzmi, jaka jest treść preambuły. Preambuła nie jest wprawdzie, no można się spierać, czy ona jest częścią normatywną konstytucji, czy nie, ale na pewno jest takim reflektorem, który rozświetla te wszystkie inne postanowienia szczegółowe. No to w preambule mówi się właśnie też o kulturze, zaraz tak, sekundeczka. Tak. My, naród polski, tak, będący źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, równi w prawach, w powinnościach wobec dobra wspólnego. Polski wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość, okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ludzkich wartościach. No. Coś tutaj ta preambuła nam mówi. Poza tym tak, konstytucjonaliści uważają, że wszystkie prawa i wolności mogą być ograniczane. Z jednym wyjątkiem. Taką podstawową zasadą, która nigdy i nigdzie nie może być ograniczona, to jest godność osoby ludzkiej. Tak? Artykuł 30, może ja go przypomnę, który mówi tak. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Jeśli się przyjmuje, że to jest właśnie kategoria absolutna, nie podlegająca ograniczeniu, no to tutaj jest jakiś sygnał konstytucyjny dla twórców kultury. Moja godność, z mojej godności wypływa prawo do swobodnej wypowiedzi i tak dalej, ale muszę także mieć na uwadze godność innych osób. Nie mogę po prostu przejść nad tym do porządku dziennego. Oczywiście in concreto, no, ci ludzie są jacy są, mają różne systemy wartości, prawda? Tworzymy pewne ramy, no ale musimy mieć na uwadze, że tylko nie ja jeden jestem na świecie. Artyści często mają taką tendencję do manifestacji, manifestowania takiej właśnie postawy bez oglądania się na czucia innych osób. Kiedy można ograniczać wolność, która oczywiście no, jest wolnością, wolność jest wartością konstytucyjną. Ona podlega ochronie, jak mówi artykuł 31. Każdy jest obowiązany szanować wolność i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia, czego prawo mu nie nakazuje. I tu jest bardzo ważny ten paragraf, ustęp trzeci. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanowione, ale tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. To jest no, bardzo ważny punkt naszej Konstytucji. Zasada proporcjonalności. Innymi słowy, no, nie można, nawet jeśli dochodzimy do wniosku, że jakieś prawo, jakaś wolność może być ograniczona ze względu właśnie na te przypadki, jest 6 tutaj wymienionych, prawda? To one muszą być pozostać w proporcji do tego chronionego dobra. To nie może być tak, że wyciągamy armatę i strzelamy do wróbla, prawda? To zawsze musi pozostawać w jakiejś proporcji. No i na koniec tej mojej wypowiedzi w tej pierwszej części chciałbym jeszcze powiedzieć, że struktura naszego państwa zakłada decentralizację. Można powiedzieć tak, że z tego porządku konstytucyjnego wyłania się taka architektura państwa.
w centrum nie ma, znaczy miejsca centralne nie zajmowane przez władze. Oczywiście posługujemy się takim pojęciem jak rząd centralny, mówimy centrum, mówimy jakaś góra. Często w języku odbija się taka właśnie filozofia państwa, że no jest jakaś władza centralna, ona lepiej wie jak my, prawda? No i my tutaj na dole, którzy nic nie wiemy, ale żądamy, żeby władza się tam jakoś zachowała, dała nam jakieś środki, instrumenty i tak dalej. To jest z punktu widzenia naszego porządku konstytucyjnego wizja fałszywa. Nie ma czegoś takiego jak góra. Tak? Warszawa już pomijając wszystko nie leży na górze, prawda? Leży akurat w dolinie nieomal, prawda? Ale ta filozofia współczesnego państwa jest taka, że w centrum jest obywatel. W centrum jest obywatel. Zasada pomocniczości, która no, robi karierę w ostatnich dziesięcioleciach, chociaż Europa pouczana, że zasada decentralizacji jest bardzo, zasada pomocniczości, subsydiarności bardzo ważnym elementem budowania struktury społecznej, no była pouczana już w latach 30. przez Piusa XI, który widział zagrożenia dla świata, dla kultury rodzące się z jednej strony na wschodzie, a z drugiej strony na jego oczach też rodził się ten faszyzm, tak, hitleryzm. I wtedy pojawiła się encyklika Quadragesimo Anno, która mówiła, że władze publiczne nie mogą zastępować człowieka w podejmowaniu przez niego decyzji, mogą mu tylko pomagać, wypełniać tę funkcję subsydiarną. Czyli jednym słowem, w centrum dzisiaj jest jednostka, jest człowiek. Oczywiście w tym całym swoim społecznym uwikłaniu poprzez rodzinę, ale wszystko to, co bliżej jest człowieka, czyli na przykład organizacje pozarządowe, biznes, tak, podmioty gospodarcze, to wszystko jest najbliżej niego. I teraz, dopóki on jest w stanie podejmować decyzje, to on nie musi się odwoływać do jakichś zewnętrznych, dalej od niego położonych struktur. Władza publiczna powinna wchodzić dopiero wtedy, kiedy ja jako jednostka, bądź tworzone przeze mnie instytucje, nie jesteśmy w stanie rozwiązać jakiegoś problemu, no to wtedy możemy oczekiwać od władzy publicznej jakiejś ingerencji, pomocy, na zasadzie pomocy w rozwiązaniu tego problemu. Oczywiście ta władza najważniejsza z tego punktu widzenia to jest władza lokalna. Dlatego okres transformacji rozpoczęliśmy od budowania samorządu terytorialnego. Prawda? No wszyscy oczywiście się skupiali na sprawach gospodarczych i tak dalej, ale no chwała tu nieżyjącemu profesorowi Regulskiemu, który w Łodzi właśnie tworzy tutaj naukowe podstawy dla przyszłego samorządu terytorialnego już pod koniec lat 70. Bo władza ta lokalna jest najważniejsza, prawda? Od niej zależy właściwie 80% wszystkich naszych spraw życiowych. I teraz tak, i w następnej kolejności, dopóki ta władza lokalna nie jest w stanie rozwiązać jakiegoś problemu, no to wtedy uruchamiamy jakieś kolejne piętro tej władzy, prawda? Raczej źle już powiedziałem, nie tyle piętra, co kręgi władzy, prawda? Czyli powiat, żeśmy po to stworzyli województwo. No i w końcu ta władza centralna, ona znika z tego centrum, tylko jest gdzieś na obrzeżach tego największego kręgu narodowego. No i w tym znaczeniu pojawia się Unia Europejska, która też działa na zasadzie, powinna przynajmniej działać na zasadzie pomocniczości. Ona zresztą ciągle to deklaruje. No to ciekawa rzecz, że aczkolwiek Unia Europejska czy instytucje europejskie były zawsze budowane w oparciu o pomocniczość od początku, prawda, od traktatów rzymskich, to tak naprawdę dopiero w 1992 roku w traktacie z Maastricht pojawia się to pojęcie pomocniczość. Teraz jego już jest wszędzie, i w Konstytucji dla Europy, w traktatach i tak dalej. No, z tego punktu widzenia Bruksela no, nie jest jakimś nowym centrum, które by zastępowało, prawda, no to dawne centrum moskiewskie, prawda, tylko ona działa na zasadzie pomocniczości, prawda, zresztą wszystkie decyzje, które są tam wypracowywane, zawsze są wypracowywane z udziałem państw, które do tej Unii należą, prawda. No więc reasumując to wszystko, co powiedziałem, znaczy czas już wyczerpałem, tak, już wyczerpałem, że no, co można powiedzieć, że
Podstawową kategorią dla tych naszych dzisiejszych rozważań powinna być właśnie zasada godności osoby ludzkiej, ale także, do tego jeszcze po raz pierwszy może teraz nawiążę, ale to jest bardzo ważne, na przykład profesor Zoll uważa, że w ogóle cały porządek konstytucyjno-społeczny jakby dzieje się w takiej przestrzeni. Z jednej strony właśnie godność osoby ludzkiej, a z drugiej strony dobro wspólne, tak? Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. To nie może być dobro jakiejś tylko jednej grupy, jakiejś, prawda, organizacji, czy na przykład jednej partii. To musi być zawsze pewna rzeczywistość, która bierze pod uwagę dobro wszystkich ludzi, tak. Dobro wspólne, godność osoby ludzkiej, wolność jest oczywiście bardzo istotną, wolność także i działalności artystycznej, ale ona może podlegać pewnym ograniczeniom ze względu na artykuł 31 ust. 3 zasadę proporcjonalności, jeśli wygodziła wolność innych ludzi, prawda, czy jak tam jest mowa o moralności publicznej, tak? No, nikt tego nie definiuje póki co, prawda? To są trudne rzeczy. Niemniej jednak można coś tutaj powiedzieć i na pewno jakieś punkty uchwycić. No i teraz, proszę Państwa, myśmy wierzyli, powiem szczerze, że jak będzie samorząd terytorialny, to tutaj wiele problemów się jakoś rozwiąże samo. No na pewno się rozwiązały problemy takie infrastrukturalne, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Na pewno sprawy edukacyjne poszły do przodu, to nie ma dwóch zdań. No ale sam też obserwuję, że jeśli chodzi o ten o styk samorządu i kulturę, no to różnie bywa z tym, nie najlepiej. Ale czy jesteśmy w stanie tutaj stworzyć jakieś ramy, na pewno one nie są doskonałe w tej chwili, tak? Jakieś ramy ustawowe, ale mnie się często wydaje, że jednak prawo nie jest takie najgorsze, ale pozostaje wiele do życzenia praktyka prawa. No, chociażby ostatni przypadek tego instytutu. Ja dokładnie jeszcze go nie przeanalizowałem, ale przecież jest ten dyrektor tego instytutu, czy prezes, już nie pamiętam, to jest, znaczy, ma kadencję, prawda? Szanujmy kadencję. Po drugie, kadencja może być przerwana, prawda? Ale ustawa wyraźnie mówi, w jakich przypadkach. No akurat ja jestem przekonany, że napisanie listu, w którym ta pani wyraziła pogląd, prawda, na obecną sytuację, no to nie jest podstawa, która mieściłaby się w tym katalogu przyczyn, które uzasadniają przerwanie kadencji. Nie podejmuję się tutaj ustosunkowywać do takich rzeczy, o których Pan mówi, dotyczących na przykład we Wrocławiu. I nie tylko dlatego, że ja tego nie widziałem, prawda? No ale to musimy mieć świadomość, że zawsze będą jakieś napięcia pomiędzy tym światem polityków, który no co tu dużo mówić. Trochę się o niego otarłem, będąc senatorem na początku transformacji. To wiem, jak myślą politycy. Proszę Państwa, za wyjątkiem nielicznych mężów stanów, no nie wiem, w Polsce to tych mężów stanów można było w ciągu ostatnich dziesiątków lat może na palcach jednej ręki policzyć. To politycy myślą przede wszystkim o najbliższych wyborach. Tak. Czy oni dostaną głosu wyborców, czy nie dostaną. I tego, nie zmienimy, prawda? Nie zmienimy, nikt nam nie powiedział, że będziemy żyli w świecie idealnym. Ale z drugiej strony, społeczeństwo poprzez swoje organizacje, poprzez postawy konkretne, może też bardzo wiele na politykach wymusić. I to napięcie będzie trwało. Ono jest, powiedziałbym, ontyczne. Będzie się coś tam przesuwało. W tej przestrzeni, prawda, pomiędzy tymi biegunami, prawda, taki łuk elektryczny zawsze będzie tutaj, prawda, i wszystko zależy od tego, jak się społeczeństwo będzie zachowywało, jakich ludzi będziemy wybierali, jacy ludzie znajdą się w samorządzie i tak dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy uzupełnione ramy do uszczegółowiania naszej dyskusji. Chciałem panią dr Kamilę Lewandowską poprosić teraz o swoją perspektywę. Dzień dobry Państwu. Czy słychać mnie dobrze? Moje wystąpienie będzie miało charakter raczej akademicki, przede wszystkim z punktu widzenia tego, że jestem wykładowcą akademickim. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudzę, ale w razie co proszę pochrząkiwaniem dawać znać, że mam już powoli kończyć.
Chciałabym nakreślić trochę szerszą perspektywę. Nie będę mówiła o konkretnych instytucjach. Oj. Przepraszam. Się... Nie było oszukiwania. Nie, jeszcze nie. To jakiś tak, ktoś to centralnie próbuje mnie wyłączyć. Ja się chciałem wyłączyć. A propos cenzury. Więc chciałabym tutaj nakreślić trochę może szerszą perspektywę i powiedzieć o modelach polityki kulturalnej. Mówienie o modelach to jest zawsze w dużym stopniu generalizacja. Natomiast myślę, że w naszej drugiej części będziemy odnosić się do konkretnych przypadków instytucji kultury i wtedy będziemy wchodzić w szczegóły, w pragmatykę codzienności. A teraz jest być może czas na trochę spojrzenie na sprawę z lotu ptaka. Myślę, że z pojęciem autonomii, co już tutaj zostało zresztą zaznaczone, jest trochę jak z innymi pojęciami, takimi jak wolność czy demokracja. Używamy ich na co dzień, ale poproszenie o definicję znajdujemy się w nie lada kłopocie. Autonomia instytucji może być zarówno wolnością od państwa i polityki, ale z drugiej strony wolnością od przymusu nakładanego przez instytucje przez wolny rynek. Autonomia sztuki to jedna z podstawowych wartości, tak dla twórców, jak i dla współczesnych systemów demokratycznych. Ale właśnie z tego względu to pojęcie zawiera w sobie paradoks. Bo z jednej strony zakłada spełnianie woli większości, co jest podstawą demokracji, ale z drugiej strony szacunek dla wolności twórczej jednostek. Zakłada się, że ingerencja władzy w autonomię instytucji artystycznej jest niedopuszczalna, ale z drugiej strony granice autonomii są i zawsze będą czymś niedookreślonym, przedmiotem kontestacji. Skoro nie ma jednoznacznej definicji autonomii, to można się spodziewać, że jej pragmatyczne realizacje też będą się od siebie różnić. I tutaj, żeby jakby nakreślić te różnice, chciałabym przywołać schemat. Może gdybym mogła poprosić o slajd, moja prezentacja jest na... Wprowadziłam trochę zamieszanie. Tu jest pila. Ja będę robił. Tak? Tak. Już. O. Są tylko dwa slajdy, także proszę się nie bać. Więc aby uwidocznić te różnice, czy taką właściwie jedną podstawową różnicę, przywołuję tutaj schemat Harego Hillman-Chartranda i Claire McCaukey. To jest dwoje badaczy kanadyjskich. I oni podzielili różne rodzaje polityki kulturalnej na cztery typy. Ja odwołam się do dwóch z nich, bo one najlepiej opisują obecną sytuację, tą, którą mamy w Europie. Pierwszy typ polityki kulturalnej nazwali, czy nadali jej nazwę patrona. Środki publiczne są w tym modelu przydzielane przez Rady Sztuki. Te Rady Sztuki funkcjonują w stosunku do władz na tak zwaną odległość ramienia, po angielsku to jest arm's length. I zakłada się, że arm's length to jest dystrybucja środków na kulturę, która jest niezależna od partyjnych ideologii i partykularnych interesów rządzących. W Radach Sztuki, po angielsku Arts Councils, zasiadają niezależni eksperci. To są artyści, krytycy, akademicy, ludzie ze środowiska artystycznego, którzy w trybie recenzenckim podejmują decyzję o przyznaniu grantów dla instytucji artystycznych. Drugi typ nosi nazwę architekta i to jest bardziej coś, co znamy na co dzień z naszej rzeczywistości polskiej. Ten typ opiera się na działalności Ministerstwa Kultury oraz jego lokalnych odpowiedników i w Polsce to są samorządy. W tym modelu politycy i urzędnicy podejmują decyzje o podziale środków publicznych. Mówi się, że podstawą funkcjonowania tego modelu jest legitymizacja, którą cieszy się władza wyłoniona w wyborach demokratycznych. Uznaje się, że o finansowaniu przedsięwzięć i instytucji powinni decydować ci, którzy ponoszą odpowiedzialność za środki publiczne. Oba typy mają oczywiście swoje wady i zalety. Zaletą architekta jest to, że podział środków następuje zgodnie z potrzebami obywateli. Zakłada się, że politycy, co już zostało zresztą powiedziane, chcący pozyskać przychylność wyborców, nie będą zaniedbywać żadnej grupy społecznej. Oczywiście w teorii.
Wadą jest oczywiście zależność od polityki, czyli to, że decyzje wszelkie są podejmowane przez urzędników i polityków. Typ patrona to z kolei ryzyko faworyzowania projektów ambitnych artystycznie, skoro decyzje są podejmowane przez specjalistów. Skoro tak, no to istnieje ryzyko zaniedbywania społeczności gorzej wykształconej o niższych kompetencjach kulturowych. Z drugiej strony w dyskursie akademickim panuje dość powszechna zgoda, że zasada przedłużonego ramienia zapewnia więcej swobody twórczej niż system ministerialny, który niesie ze sobą ryzyko politycznej cenzury. Ochrona przed interwencją polityków była od początku raison d'être zasady przedłużonego ramienia i przyczyną powołania Rady Sztuki. Typ architekta jest zwykle przypisywany krajom Europy kontynentalnej. Tutaj mamy Polskę. Typ patrona Wielkiej Brytanii. Chociaż ten podział jest nie do końca aktualny już właściwie, bo w Holandii, Skandynawii czy krajach bałtyckich rady sztuki są już w zasadzie powszechnym rozwiązaniem, nadal ten podział obowiązuje w wyobraźni badaczy, którzy, no, ponieważ zasada przedłużonego ramienia jest tradycyjnie brytyjskim wynalazkiem, znaczenie ma również to, że Francja czy Niemcy nigdy nie stworzyły u siebie takich organizmów jak rady sztuki. Mimo swoistych wad rodzimych systemów nie odczuwano w tych krajach potrzeby adaptowania brytyjskich rozwiązań. Trzeba wspomnieć, że Niemcom czy Francuzom zasada przedłużonego ramienia nie jest zupełnie obca. Francuskie ministerstwa kultury powołują rady, komisje, korzystają z porad ekspertów, gdy w grę wchodzą decyzje artystyczne. Jednak zdecydowanie bliskość władzy publicznej i dyrektorów instytucji w systemie francuskim no, jest zauważalna i dlatego ten system uznaje się za upolityczniony. W Europie Środkowo-Wschodniej system brytyjski, czyli system oparty na radach sztuki, jest często uznawany za wzorcowy. Dowodem niech będzie chociażby fakt, że jedna z ważniejszych reform czy propozycji reform kultury polskiej po 1989 autorstwa Wojciecha Misiąga zakładała właśnie utworzenie Polskiej Rady Sztuki na wzór brytyjskich Arts Councils. Nie zakładajmy jednak, że przejście na system ekspercki, czyli system oparty na Radach Sztuki, że to przejście rozwiązałoby wszystkie nasze problemy. Brytyjskie badaczki, m.in. Ruth Ballandina Quinn i Eleonora Belfiore, udowadniają w swoich pracach, że zasada arm's length sprawdza się lepiej w teorii niż w praktyce. Po pierwsze, twierdzenia o niezależności ekspertów okazują się przesadzone, gdy weźmiemy pod uwagę, że to rząd powołuje członków Rady Sztuki, ustala wysokość ich budżetu i ma prawo do jej rozliczania. Po drugie, systemy eksperckie są bardziej zorientowane na wyniki, przez co mogą mieć bardziej opresyjny charakter niż systemy biurokratyczne. W Wielkiej Brytanii widać od lat 90. dużą tendencję do kontroli i ewaluacji instytucji kultury, nazwano to eksplozją audytów, która nasiliła się w późnych latach 90., kiedy nowa Partia Pracy objęła rządy. Instytucje zaczęły być rozliczane nie tylko na podstawie programu artystycznego, ale w równym stopniu za realizację innych celów polityki państwa, takich jak wzrost gospodarczy, rozwój społeczny, edukacja czy przeciwdziałanie przestępczości. Instytucje musiały przekierować część swojej uwagi i zasobów z działalności artystycznej na działalność związaną z gromadzeniem danych i twardych dowodów na zasadność własnego istnienia. Jeżeli mogę prosić o następny slajd. Wynika z tego, że zarówno model architekta, jak i patrona zawiera spory potencjał wpływu polityki na funkcjonowanie instytucji. Potencjał ten w obu modelach zaznacza się na różnych etapach. W modelu architekta wpływ ten ma miejsce przede wszystkim, gdy wybierany jest dyrektor instytucji. Tutaj oczywiście myślę przede wszystkim o teatrach. W Polsce władza publiczna ma duży wpływ na wybór dyrektora, zarówno w przypadku powołania, jak i w przypadku konkursu, bo organizator poprzez umiejętne formułowanie wymagań konkursowych może utorować drogę preferowanym przez siebie kandydatem. Przedstawiciele władzy publicznej stanowią też większość składu komisji konkursowej. W modelu patrona z kolei władza wpływa na instytucje przy pomocy ewaluacji również dokonywanej przy pomocy szczegółowych wskaźników.
nakładając na instytucje obowiązek realizacji szczegółowych celów, państwo w znaczący wpływ, w znaczący sposób wpływa na jej działalność. Ten schemat, który państwo widzą, ilustruje, jak powyższe relacje mogą wpływać na autonomię i na relacje między władzą a instytucjami. Choć jest to oczywiście uproszczenie pomijające istotne niuanse, to jednak na poziomie ogólnym można dostrzec pola możliwych napięć między instytucjami a władzą. Wnioski, które płyną z tego schematu, być może przydadzą nam się w naszej dzisiejszej dyskusji. W Polsce model patrona może być szczególnie ceniony za sposób powoływania dyrektorów instytucji, których w Wielkiej Brytanii wybiera niezależny zarząd dyrektorów albo rada powiernicza. Trzeba jednak zaznaczyć, że to rozwiązanie wynika z autonomicznego statusu tych organizacji. W Holandii powołanie dyrektora przez zarząd stało się możliwe po autonomizacji instytucji publicznych, między innymi muzeów w latach 90., to znaczy transformacji muzeów w organizację non-profit. W Wielkiej Brytanii autonomia teatrów ma wyraźne konsekwencje finansowe. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że dotacje publiczne dla takich instytucji jak Royal National Theatre czy Royal Opera House nie przekraczają 30% ich przychodów. O tym, jak słodko-gorzki może być smak wolności, przekonują się teatry w Pradze, gdzie od 2002 roku zachodzi mozolny proces ich autonomizacji. Jeżeli celem tej debaty dzisiaj jest znalezienie optymalnego modelu polityki kulturalnej, to moje wystąpienie pewnie nie ułatwia nam zadania. Jedyny wniosek, który z tego płynie, jest taki, że trudno o niezawodny, to znaczy chroniący przez interwencję władz, system zarządzania kulturą, gdy w grę wchodzą środki publiczne. W kontekście roszczeń polskich instytucji artystycznych do autonomiczności warto przypomnieć słowa Dragana Klaicia z książki Gra w nowych dekoracjach – Teatr publiczny między rynkiem a demokracją. Cytuję. Zapewnienie autonomii instytucji i procesu twórczego, a zarazem jej zgodności z interesem publicznym, który reprezentuje zarząd, wymaga subtelnego balansowania. Autonomia nie jest z góry dana, nie należy jej mylić z zupełną niezawisłością. Jest to raczej zespół stosunków, dynamicznych i zmiennych, nieustannie negocjowanych, potwierdzanych i bronionych, uwzględniających różne wzajemne zależności. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście nie ułatwiła pani, raczej mamy właśnie ten jeszcze większy, jakbym powiedział, pole złożoności do dalszej dyskusji, więc teraz przeskoczę do Jana Sowy i poproszę właśnie o kolejną odpowiedź. Dziękuję bardzo. Chciałbym na początek powiedzieć, że będę się wypowiadał na temat kultury, autonomii instytucji kultury z takiej potrójnej perspektywy. Oprócz tego, że jestem badaczem akademickim, socjologiem kultury i prowadziłem różne badania dotyczące kultury współczesnej, literatury, sztuk wizualnych, w perspektywie też instytucjonalnej, to byłem też pracownikiem Instytucji Kultury Dużej Publicznej, czyli Bunkra Sztuki. Współprowadziłem małe, niezależne wydawnictwo NGO-sowe, to jest korporacja Hart w Krakowie i też taką garażową, powiedziałbym, Instytucję Kultury, czyli Goldex Poldex. I również trzecia perspektywa, w jakimś sensie byłem zaangażowany w aktywizm w polu kultury. Mianowicie współtworzyłem dwa takie komitety. Jeden komitet na rzecz radykalnych zmian w kulturze, o nim będę mówił, a drugi komitet na rzecz przejrzystości w polityce kulturalnej Krakowa. Również przytoczę go. Mówię o tym nie dlatego, żeby jakoś rozbudowywać swój życiorys, tylko chcę podkreślić, że jest to spojrzenie teoretyczno-praktyczne, czyli wnioski moje z obserwacji tego, co się dzieje w polu i jak wyglądały konflikty i dlaczego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Bo oczywiście ta władza, jaka jest, każdy widzi. Wydaje mi się, że wymienianie wszystkich jej przewinień i złych rzeczy, które robi, trochę jest bez sensu, bo to wszyscy wiemy. Natomiast problem, który, czy może okoliczność, która pozwala tej władzy działać tak, jak działa, to są zaniedbania z okresu 8 lat, powiedziałbym, liberalnej hegemonii. Przede wszystkim dotyczące faktu takiego, że nie wypracowaliśmy demokratycznych mechanizmów zarządzania instytucjami kultury. To niestety było wygodne dla sporej części elit pola, ponieważ
pozwalało prowadzić politykę, zwłaszcza politykę kadrową i personalną, w takim trybie gabinetowo-salonowym. Tak? Ktoś miał dobre układy z ministrem, z prezydentem, można było sobie załatwić, że ta albo inna osoba jest obsadzona na stanowisku dyrektorskim. Częściowo można powiedzieć, to jakoś jest zrozumiałe, w tym sensie, że kultura jest najbardziej arystokratycznym czy elitarnym z różnych pól społecznych. Zresztą na przykład ta koncepcja Pierre'a Bourdieu, która pokazuje, że właśnie w obszarze kultury dochodzi do takiego najbardziej elitarnego budowania dystynkcji pomiędzy klasami. Tak? Mamy klasę oczywiście finansowo dominującą, ale mamy też klasę, która wcale nie jest taka bogata, ale definiuje swoją pozycję poprzez kapitał kulturowy. Więc to jest wyjaśnienie, nie usprawiedliwienie. Uważam, że takie działanie jest niebezpieczne i niestety ono w tym momencie się mści, ponieważ różnego rodzaju decydenci, którzy nie są oświeceni, mają możliwości prowadzenia swojej polityki kadrowej i kulturalnej tak, jak im się podoba, dlatego że zostawiliśmy im takie narzędzia po poprzedniej ekipie, po poprzednim okresie. Tak? Autonomia, o której mówimy, nie może być tylko i wyłącznie ideą czy postulatem. Jeżeli ma faktycznie działać, musi być zakorzeniona w określonych praktykach społecznych. Tylko i wyłącznie wtedy ta autonomia będzie do utrzymania. Jeżeli będziemy sobie powtarzać, jaką ona jest wartością, natomiast nie zbudujemy społecznej podstawy, właśnie w sensie procedury konkretnych praktyk, no to nie szczególnie, raczej będziemy sobie powtarzać właśnie, jaką ona jest wartością, natomiast będzie ją trudno wcielić. Wydaje mi się, żeby konkretnie powiedzieć, gdzie widzę problemy. Przede wszystkim uważam, że przez te 8 lat zawaliliśmy dwie rzeczy, mianowicie procedury wyłaniania szefów instytucji kultury. Widać, że tutaj są największe kontrowersje teraz. A druga rzecz to jest kwestia samoorganizacji. Jeżeli chodzi o procedury, doświadczenie moje właśnie z działalności, przede wszystkim w tym Komitecie na Rzecz Przejrzystości w Polityce Kulturalnej Krakowa, zaraz powiem więcej na ten temat, ono dotyczy konkursów i tego, w jaki sposób konkursy są organizowane albo nie są organizowane. Myśmy się wtedy skrzyknęli, ten komitet powstał w związku z tym, co działo się wokół Muzeum Sztuki Współczesnej Mozak. Środowisku w Krakowie zależało na tym, żeby dyrektor i dyrektorka tej instytucji została czy został wyłoniony w otwartym konkursie. Władze miasta i tam doszło do bardzo dziwnej synergii, ponieważ ostatecznie statut instytucji i ten punkt poparło tak samo PiS, jak i PO. Władze miasta były za tym, żeby nie robić konkursu, tylko żeby na to stanowisko została wyznaczona konkretna osoba, Maria Anna Potocka, wcześniej dyrektorka Bunkra Sztuki w Krakowie. Doszło do kuriozalnej sytuacji, w której otwarto później mianowano i otwarto pusty budynek po to, żeby prezydent mógł pokazać, że odniósł sukces. Były spory, manifesty, listy pisane, między innymi Jarosław Suchan tutaj obecny też poparł nasze stanowisko, że to powinien być konkurs. No, odbyliśmy u ministra Zdrojewskiego, najróżniejsze jakby, to były te inne czasy, tak, kiedy rządzili liberałowie i wydaje mi się, że argument dotyczący konkursu no jest dość oczywisty, tak, to jest jakieś dziedzictwo, wydaje mi się, dość starego wydarzenia rewolucji francuskiej, kariera otwarta na talenty, jest to jakiś właściwy sposób działania, tak. Mogę później jeszcze się odwołać, jeżeli będziecie Państwo chcieli, bardziej do tych doświadczeń, które mieliśmy i jak te dyskusje przebiegały. Tutaj odwołując się do tych zagrożeń, o których mówiła przedmówczyni, oczywiście konkursy można przeprowadzać na różne sposoby. W jakiś sposób trzeba mieć, jeżeli to ma być postępowe i służyć autonomii, to musielibyśmy mieć metody demokratycznej kontroli nad tymi konkursami. Tutaj przechodzę do drugiej kwestii, która uważam, że została straszliwie zaniedbana. To jest sprawa samoorganizacji. Samoorganizacji pracowników, pracowniczek sztuki. Bardzo późno doszło do rozpoznania, że tworzenie sztuki jest również pracą. Tutaj konflikt, o którym mówił Edwin Bendyk a propos wystawy wtedy Polish, British, kiedy okazało się, że
artyści, artystki są w nierówny sposób traktowani, jedni dostają honorarium, inni nie dostają. To bardzo późno przyszło, tak, świadomość, że na przykład potrzebne jest uzwiązkowienie, że związki mają możliwość również wpływania na komisje konkursowe, ponieważ mają swoich przedstawicieli, tak? W tym momencie te komisje przedstawicielami środowiska jest na przykład Związek Polskich Artystów Plastyków. Tutaj na tej sali mieliśmy kiedyś bardzo ciekawą dyskusję z przedstawicielami i przedstawicielkami tego środowiska w Łodzi, którzy w ogóle przerwali jakby dyskusję, twierdząc, że to wszystko, co tutaj się dzieje, to w ogóle nie jest sztuka, to nie ma nic wspólnego ze sztuką i tak dalej. Sztuka to jest malowanie, nie wiem, malarstwo materii czy skóroplastyka. No tak, na skutek braku naszej samoorganizacji, tego rodzaju ludzie reprezentują nasze środowisko w różnych komisjach konkursowych, ale również, proszę Państwa, związki zawodowe chronią pracowników przed zwolnieniami. To jest dobrze przetestowana strategia oporu pracowniczego przeciwko arbitralnej władzy, bo przecież instytucja sztuki jest miejscem pracy i dyrektor jest, czy dyrektorka jest szefem, czy też szefową, a kuratorzy, również artyści, artystki pracujący dla tej instytucji, w pewnym sensie, czy kuratorzy, kuratorki w pełnym sensie, są po prostu pracownikami świadczącymi pracę w obrębie tej instytucji, tak? I uzwiązkowienie, samoorganizacja powinna być pewnym sposobem walki o nasze własne interesy, tak? Jeżeli jeszcze chodzi o tę demokratyczną samoorganizację i model zarządzania instytucją, czy jaki mógłby być model autonomicznej instytucji, odwołam się tutaj do argumentu Pawła Wodzińskiego, wspomnianego wcześniej, który wskazuje, że taki model działania instytucji kultury, jaki mamy, nie jest jedynym możliwym modelem instytucji publicznej, dlatego że przecież uczelnie również są instytucjami publicznymi, działają w zupełnie inny sposób, mają o wiele większą autonomię w konstruowaniu swojego programu działania, w procedurach wyboru władz i tak dalej. Demokracja uczelniana kuleje między innymi dlatego, że jest pseudodemokracją, to głównie są rady starców, które o wszystkim decydują. No tak wyglądają niestety w praktyce rady wydziału. Oczywiście to nie jest inkluzywne, studenci i studentki mają bardzo mało do powiedzenia, ta reprezentacja jest nierówna. Nie chodzi mi o wskazywanie konkretnie tych instytucji jako praktycznego modelu, tylko jako modelu pewnych zasad, które mogłyby rządzić samymi instytucjami, tak? I połączenie tego z modelem konkursu wcale nie jest wykluczone. Można w demokratyczny sposób wewnętrznie ustalić reguły tego konkursu, procedury i ten konkurs przeprowadzić. To nie jest tak, że musiało być tak, jak wybiera się rektora, tak? Przez pracowników. Tyle, jeżeli chodzi o instytucje. Natomiast jeżeli popatrzymy na szerszą perspektywę, tak powiedziałbym, zarządzania pewnym polem, tak? Czy sektorem, jakim jest kultura, to odwołam się tutaj do drugiego mojego doświadczenia, o którym wspomniałem, mianowicie działania Komitetu na Rzecz Radykalnych Zmian w Kulturze, który powstał po Kongresie Kultury Polskiej w 2009 roku w Krakowie. Można powiedzieć, to była pewna alternatywna propozycja wobec liberalnego nurtu Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej, Obywateli Kultury i tak dalej. Ten manifest oprócz mnie podpisał wtedy Roman Dziotkiewicz, Grzegorz Jankowicz, Zbigniew Libera, Ewa Majewska, Lidia Makowska, Natalia Romik, Jan Simon, Kuba Szyder, Bogna Świątkowska i Joanna Warsza. Pierwszy postulat, tam możecie Państwo sobie też to wygooglować, jakby nie chcę tak dużo na ten temat mówić, tam są rzeczy, z którymi się nie zgadzamy i rzeczy, które proponujemy. Pierwszy postulat dotyczył organizacji demokratycznego sposobu zarządzania kulturą. Tutaj taką inspiracją, my się na to nie powołujemy bezpośrednio, ale pewną inspiracją były pomysły, które w Polsce wypracowano na etapie pierwszej Solidarności. Je na przykład w odniesieniu do innych instytucji, czy instytucji medialnych, przypominał Jacek Żakowski, tak, że chodziło o to, żeby to były instytucje społeczne, a nie państwowe. Odróżnienie pomiędzy społecznym a państwowym jest kompletnie nieobecne w naszym dyskursie. Działamy tak, jakby były tylko dwa modele możliwe, czyli albo coś jest prywatne, albo coś jest publiczne. Tak? To są trzy modele, trzy różne sposoby własności i trzy różne sposoby władzy. Tak, rzecz prywatna, czy instytucja prywatna, którą kieruje właściciel, instytucja publiczna, którą kieruje państwo, instytucja społeczna, którą kieruje społeczność, tak jak sama nazwa wskazuje. I na koniec chciałbym przeczytać, to jest jeden paragraf, konkretne propozycje, które mieliśmy. Dzisiaj może tak minęło już kilka lat. Niektóre rzeczy bym odrobinę inaczej sformułował, już wtedy to powiedzieliśmy, ale idea jest
ta sama, jakby ją bym tutaj postawił jako konkretną propozycję, tak? Chodziło o to, żeby stworzyć rady regionalne i ogólnokrajowe, które miały władzę nad wszystkimi instytucjami zajmującymi się tworzeniem i rozpowszechnianiem kultury, w tym nad szkołami artystycznymi. Fakt, że to są zupełnie w tym momencie rozdzielone piony, jest problematyczny moim zdaniem. W radach obecni byliby przedstawiciele zarówno twórców, jak i odbiorców kultury, wybierani zgodnie z zasadami demokracji uczestniczącej, podobnie na przykład do sposobu działania tzw. budżetów partycypacyjnych. System wyłaniania rad miałby jednak charakter mieszany, czyli politeodemokratyczny, czy też merytokratyczno-demokratyczny, tak aby twórcy kultury mieli większy wpływ na działanie rad, niż wynikać by to mogło z ich zwykłej liczby. To jest dość oczywiste dla mnie, ponieważ ludzie powinni mieć przede wszystkim do powiedzenia jak najwięcej w sytuacjach, które ich dotyczą. Więc to jest jakby, można powiedzieć, naturalnie twórcy i twórczynie kultury bardziej ich dotyczy to, co dzieje się w kulturze, niż tylko tych osób, które są odbiorcami. Dzięki radom kultura stałaby się faktycznie publiczna, a nie państwowa. Nie byłaby zabawką w rękach biurokratów i polityków, którzy wykorzystują do swoich partykularnych, prywatnych interesów, takich jak promocja, propaganda polityczna, agitacja wyborcza itd. Urzędy administracji centralnej czy samorządowej miałyby jedynie funkcje wykonawcze, konsultacyjne i administracyjne. To rady byłyby ośrodkami demokratycznej władzy, funkcjonującej w oparciu o czynniki merytoryczne, a nie interes poszczególnych grup politycznych. Rady miałyby realne prerogatywy i kompetencje w zakresie podejmowania decyzji i kontroli działań urzędników, czym różniłyby się od obecnych ciał opiniujących i doradczych, które często są jedynie listkami figowymi biurokratycznej kontroli. Więc, gdybym miał to jednym hasłem podsumować, stare dobre hasło, cała władza w ręce rad. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i w takim razie ostatni, ale nie ze względu na wagę, głos Tomasza Tumianowskiego, który też łączy kilka perspektyw w tej chwili. No, reprezentuje pole zarządzania, czy obszar zarządzania kulturą, kształtowania polityki kulturalnej w dużej metropolii. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że w takim gronie możemy dyskutować, chociaż chciałbym zwrócić uwagę, że gender balance nie jest specjalnie zachowany i nie jest mi z tego powodu najmilej. Mimo, że reprezentuję tu akurat większość, ale wydaje mi się, że to też jest warte podkreślenia. Chociaż nazwisko mojej żony przynajmniej jakoś tu. Ale zamyśle miała być jeszcze. Ja wiem, ale miała być tylko jeszcze Agnieszka Odorowicz, więc i tak byłby gender balance zachowany. Nie, tak, nie, dlatego zwracam na to uwagę, bo to też jest kwestia, którą warto w publicznym dyskursie, wydaje mi się, podnosić i nie do końca godzić się z tym, że rady starców albo mężczyźni dyskutują o publicznych sprawach. Tak jak powiedział Edwin Bendyk, ja rzeczywiście dzisiaj reprezentuję administrację publiczną z poziomu samorządowego. Jestem dyrektorem Biura Kultury Miasta Stołecznego Warszawy, ale znalazłem się tam również dlatego, że udało się przekonać władze Miasta Stołecznego do tego, żeby na to stanowisko 4 lata temu zorganizowało otwarty konkurs. A ten konkurs wziął się z prostego zapisu zawartego w programie rozwoju kultury w Warszawie, czyli takim strategicznym dokumencie, który został napisany siłami ekspertów, aktywistów, artystów, organizacji pozarządowych, czyli jakoś szerokiego grona ludzi zaangażowanych w kulturę w Warszawie. Także w obecności, czy pisany wspólnie z przedstawicielami ówczesnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. I dzisiaj ten dokument jest obowiązującym w Warszawie dokumentem. Wspominam go także dlatego, że wydaje mi się, że ich istnienie takiego dokumentu, czy istnienie analogicznych dokumentów w wielu różnych miastach Polski, które starają się definiować swoje ambicje, cele, sposoby działania związane z publiczną polityką w obszarze kultury, są szalenie ważnym instrumentem, który mamy jako obywatele w ręku i który wydaje mi się jednym z najmocniejszych narzędzi do tego, żeby wpływać na kształt polityki kulturalnej i w konsekwencji także na kwestie, o których dzisiaj dyskutujemy, czyli o kwestiach związanych z autonomią instytucji artystycznych. Na początku chcę też powiedzieć o dwóch tezach, czyli powiem to, co pewno będzie puentą też mojego wystąpienia krótkiego, bo myślę, że dyskusja będzie dużo ciekawsza niż długa moja opowieść. Moja pierwsza teza jest taka, że istniejące przepisy prawne, a od administracji publicznej każdego szczebla przede wszystkim oczekujemy działania w granicach i w oparciu o przepisy prawa, i to jest podstawowy obowiązek,
Śmiem twierdzić, że obowiązujące przepisy prawa, mam na myśli oczywiście podstawową ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ale też cały szeroki pakiet ustaw, które co prawda krępują wolność instytucji artystycznej, ale regulują bardzo szczegółowo, jak wydatkować zasoby publiczne, że te przepisy, choć nie są doskonałe, bardzo to chcę podkreślić, one są bardzo niedoskonałe, to są jednak wystarczające do tego, żeby prowadzić politykę kulturalną, która autonomię instytucjom artystycznym i artystom może zapewnić. Na czym polega więc problem? I tu moja druga teza, która w jakimś sensie też chyba wychodzi naprzeciw tezom pana profesora Sowy, to jest kwestia zaangażowania. Mówiąc krótko, te przepisy prawa zawsze wymagają pewnej interpretacji, zawsze wymagają pewnych operacyjnych dokumentów, które precyzują zawarte w nich zapisy, tezy czy terminy i bez których, bez debaty i bez określenia szczegółowego zasad, którymi chcemy się kierować w kreowaniu życia publicznego w odniesieniu do kultury, one zawsze mogą się stawać autorytarne, z czym jak powiedział Edwin Bendyk na początku naszego spotkania, czy jak dyrektor Suchan to wskazywał, mamy do czynienia przez ostatnie dwa lata w sposób spektakularny i nie trzeba dzisiaj podkreślać, że jednym z naszych podstawowych zadań powinna być obrona instytucji artystycznych, próba stwarzania warunków do tego, by one mogły w sposób autonomiczny i wolny funkcjonować. Zatem moje dwie tezy są takie, wystarczająco dobre, choć niedoskonałe przepisy w Polsce mamy. Możemy, śmiem twierdzić, w oparciu o nie próbować budować dobrą politykę kulturalną, która może realizować ambicje 21-wiecznej demokracji, która nie będzie liberalną demokracją, nie będzie powtarzała błędów czasów liberalnych w odniesieniu do kultury. Zgadzam się z profesorem Sową w ocenie skutków liberalnych polityk w odniesieniu do kultury, choć także chciałbym zastrzec, że widzę pewne pozytywne skutki związane głównie z modernizacją, która w instytucjach kultury dzięki doktrynom liberalnym nastąpiła w Polsce i następuje na niespotykaną skalę, którą też warto odnotować. To myślę, że to jest taka debata o naszych marzeniach, o niematerialnym świecie w rzeczywistości, która jest ciągle niedokończona, prawda, czy nie stworzona materialnie. Chcę powiedzieć o kilku dylematach, z którymi na co dzień w swojej pracy się spotykam. One adresują, czy te dylematy może są konkretnymi przykładami wielu kwestii, które moi przedmówcy wskazywali. Zanim te dylematy i konkrety, to jeszcze o tej proweniencji, bo zdaje się, że nie dokończyłem myśli. Ja dzisiaj reprezentuję samorząd publiczny, ale znalazłem się tam po zwycięstwie w konkursie na to stanowisko. Natomiast wcześniej miałem okazję pracować w samorządowej instytucji kultury. Byłem przez kilka lat wicedyrektorem Teatru Warszawskiego samorządowego. Współprowadziłem także amatorską grupę teatralną, a później pracowałem w Instytucie Adama Mickiewicza. Więc moje doświadczenia z kulturą są też z bardzo różnych stron, czyli takiej organizacji pozarządowej, instytucji samorządowej i pracy w instytucji narodowej czy ministerialnej. To rzeczywiście ta perspektywa wydaje mi się też istotna z punktu widzenia zaangażowania. Ja też byłem niezadowoloną osobą po Kongresie Kultury w roku 2009. Pracowałem nad podpisaniem Paktu dla Kultury w środowisku obywateli kultury i także doceniam dzisiaj istniejące czy rodzące się ruchy społeczne wokół spraw kulturalnych. Mam na myśli gildie reżyserskie, które powstają, mam na myśli Kulturę Niepodległą, czyli ruch, o którym z pewnością Państwo wiedzą, więc również moje doświadczenie zawodowe czy obywatelskie jest związane z tego rodzaju nurtami myślenia i myślę sobie, że suma tych doświadczeń też jakoś jest istotna w mojej codziennej pracy jako samorządowca dzisiaj. Ale o tych konkretnych dylematach. No, chcę podkreślić kwestię problemu, który wiąże się z miernikami i kryteriami, które trzeba stosować przy prowadzeniu polityki kulturalnej.
i które w kulturze są zagadnieniem niezwykle szerokim, ponieważ o tym, jak badać kulturę i jak prowadzić politykę kulturalną w oparciu o wiedzę, a nie w oparciu o opinię czy usta, jest zagadnieniem szalenie złożonym i które w planie praktycznym czy w planie codziennym musi być rozstrzygane. Myśmy na swoje potrzeby w przypadku teatrów stworzyli wspólnie z bardzo szerokim gronem osób zaangażowanych w pracę teatralną. Z nami pracowali i badacze, i przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się teatrem, i przedstawiciele festiwali teatralnych, i akademicy. Stworzyli bardzo rozbudowaną ankietę, która stara się odpowiedzieć na pytanie, po czym poznać, że teatr jest dobry. Jak Państwo wiedzą, to pytanie jest pytaniem szalenie trudnym. Dobry w znaczeniu, czy dobrze spełnia swoją rolę społeczną, publiczną i po czym można poznać, że tą rolę dobrze spełnia. Po liczbie sprzedanych biletów, czy po liczbie nowych dzieł, które zamówi do powstawania, czy po liczbie zatrudnionych na etacie osób, czy tych, które zaangażuje na jakiś inny sposób, na przykład w formie umów o dzieło, czy umów zlecenia. Wreszcie, czy taki, który bardzo regularnie i dużo gra i stara się niwelować bariery dostępu do prezentowanych dzieł, czy też taki, który na przykład prowadzi bardzo, bardzo rozbudowaną, długoterminową pracę, taką startupową dla artystów, którzy wchodzą na rynek. Czy też wreszcie taki, który jest z punktu widzenia samorządu też bardzo jakoś potrzebny, samorządu, ale też myślę sobie, że obywateli miast, no, na przykład taki, który uczestniczy w jakimś międzynarodowym obiegu wymiany myśli i wartości, uczestnicząc w różnego rodzaju stowarzyszeniach albo festiwalach teatralnych. Pokazuje kilka wybranych tylko aspektów, na które warto naszym zdaniem zwracać uwagę w ocenie pracy instytucji publicznej, a które często bardzo są sprzeczne ze sobą. Bardzo często nie da się pogodzić wszystkich tych skądinąd wartościowych, możliwych działań instytucji publicznej, a które powinniśmy jakoś w jakimś sensie brać pod uwagę, na przykład przy decyzjach o przyznawaniu środków publicznych, bądź o kryteriach oceny programów zgłoszonych przez kandydatów na dyrektorów dla takich instytucji. Tego rodzaju dylematy musimy rozstrzygać, może na co dzień to jest za grubo powiedziane, ale one towarzyszą nam w naszej pracy, głównie w takich sytuacjach, w których podejmujemy decyzje właśnie o budżecie. I wydaje mi się, że jeśli można próbować odpowiedzieć na pytanie o pragmatyczny wymiar autonomii instytucji artystycznej, to powiedziałbym, że to jest kwestia dotacji podmiotowej dla tej instytucji, bo to tutaj tak naprawdę widać, w jakim stopniu instytucja może samodzielnie podejmować decyzje dotyczące powierzonego jej majątku i zasobów, którymi dysponuje. Analiza dotacji podmiotowych w instytucjach publicznych wydaje mi się bardzo pouczającą analizą. I druga kwestia to jest kwestia sposobu i trybu powoływania dyrektorów tej instytucji. Tutaj również odniosę się do słów pana profesora. Przyjęliśmy takie rozwiązanie, które okazało się rozwiązaniem bardzo dyskutowanym i kontrowersyjnym także w środowisku. Poprosiliśmy ekspertów z Uniwersytetu Jagiellońskiego o pomoc w tym zakresie. I jednym z rozwiązań, które chcemy przyjąć w mieście stołecznym Warszawa, to jest przeprowadzenie obowiązkowego konkursu dla dyrektorów teatrów po ich drugiej kadencji. Czyli uznajemy, że ustawa, która pozwala nam na zatrudnienie dyrektora na 3 do 5 lat, powinna zostać uzupełniona taką dodatkową regulację, która powie, że po dwóch kadencjach my obowiązkowo robimy konkurs. Oczywiście dopuszczając także dyrektora do tego, by w takim konkursie stanął i by na nowo zweryfikował swoją propozycję artystyczną czy programową w otwartym konkursie i wtedy jakby istnieje możliwość przedłużenia tej umowy. Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, ponieważ chcieliśmy pogodzić dwie sprzeczne wartości, dwie sprzeczne potrzeby. Jedna jest taka, to poszukując dyrektora instytucji teatralnej, poszukujemy bardzo specyficznej kompetencji, która jest, no powiedziałbym, unikalną kompetencją w tym znaczeniu, że ta praca jest szalenie trudna. Nie tylko trzeba biegle poruszać się w tym gąszczu przepisów prawa, które nie zawsze ułatwiają pracę, ale z drugiej strony no, trzeba też rozumieć
charakter tej pracy i specyfikę tej pracy, no, która różni się od pracy w instytucji edukacyjnej czy w instytucji komercyjnej w sposób drastyczny. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, no i ludzi, którzy mają doświadczenie i kompetencje do tego, by to robić, nie jest wielu i mówię to także jako osoba, która organizowała kilka konkursów teatralnych i bardzo często komisje, w których zasiadałem, czyli to nie jest też indywidualna wyłącznie moja opinia, ale też potwierdzona opiniami koleżanek i kolegów w tych komisjach zasiadających, często decydowaliśmy się na wybór dyrektora, mimo że nie czuliśmy, że jakby mamy takie poczucie, że to jest dyrektor, który spełnia wszystkie oczekiwania, które przed nim chcielibyśmy postawić. Więc z jednej strony szukamy osób, które mają doświadczenie i kompetencje do tego, by złożoną instytucją artystyczną móc zarządzać. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że kwestia dostępu do tych funkcji jest trudna, prawda? Znaczy ci ludzie muszą gdzieś to doświadczenie zdobywać i słyszymy i słuchamy wiele głosów, które mówią o tym, że instytucje mają naturalną tendencję do tego, by być wsobne, by być autoteliczne, by zajmować się sobą, a nie otaczającą ją rzeczywistością, by nie nadążać za zmieniającymi się formami uczestnictwa, z których bardzo wiele się wyczerpuje i trzeba szukać też nowych sposobów i budowania relacji z widownią, i programowania w kontekście widowni, która jest zupełnie inną widownią niż ta, z którą mieliśmy do czynienia 5 czy 10 lat temu. Mieliśmy więc do wyboru, czy mieliśmy więc dwie wartości. Z jednej strony kwestie doświadczenia i kompetencji osób, którym chcemy powierzyć prowadzenie instytucji, za którą odpowiadamy. Z drugiej strony bardzo nam zależało na tym, żeby znieść bariery dostępu do funkcji kierowniczych w instytucjach, wiedząc, że no mamy też do czynienia z jakimś bardzo wąskim gronem osób, które funkcjonują w tym obiegu, a chcieliśmy też dopuścić osoby, które mają doświadczenie niekoniecznie instytucjonalne, na przykład z pracy w organizacjach pozarządowych czy z innych form działalności. Stąd ten kompromis, który udało nam się wypracować dotyczący obowiązkowego konkursu po dwóch kadencjach. No i jak Państwo się domyślają, dla naszego środowiska teatralnego, w Warszawie jest 18 publicznych teatrów, te rozwiązania były bardzo dyskusyjne i ta dyskusja była szalenie gorąca i oczywiście dowiedzieliśmy się, że te propozycje są pewnego rodzaju zamachem na i niezależność artystyczną i przy okazji na jakiś rodzaj technokratycznego podejścia do zarządzania kulturą. Mówię o tym też trochę dlatego, żeby powiedzieć, że to zaangażowanie, o którym powiedziałem na początku i próba brania odpowiedzialności za jakość polityki kulturalnej nie jest wyłącznie odpowiedzialnością, która leży po stronie władz samorządowych czy władz centralnych, ale jest także kwestią, nad którą musi pracować całe środowisko, ale także i odbiorcy kultury. Myślę, że to zaangażowanie w tworzenie polityki i zasad polityki kulturalnej jest absolutnym obowiązkiem. Bez niego, podobnie jak bez zaangażowania w demokrację, jakość zarządzania politykami publicznymi będzie bardzo niska. Jeszcze dwa krótkie przykłady takich dylematów, z którymi się na co dzień borykamy. Kwestia statutów teatrów. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stwierdza, że statut nadaje organizator, czyli my możemy nadać go w takim sensie, że możemy go napisać i decyzją Rady Miasta wprowadzić w życie. Uznaliśmy jednak, że program rozwoju kultury jest napisany w takim duchu partycypacyjnym, czyli takim, który zachęca nas do prowadzenia naszych działań z uwzględnieniem aktywnego i prawdziwego dialogu z reprezentantami środowiska, że statuty teatralne, które w Warszawie dzisiaj, w jakimś uproszczeniu to mówię, bo też chcę krótko o tym powiedzieć, są listą narzędzi, które teatr dostaje do ręki. Czyli mówiąc krótko, one określają pola, na których teatr może działać, ale brakowało nam w tych statutach określenia celu ich istnienia. I ta debata, którą rozpoczęliśmy, ona mniej więcej działa się także w momencie, w którym we Wrocławiu wybuchł ten spór wokół Teatru Polskiego. Powstał ruch czy protest, który mówił: nie oddamy wam kultury. Myśmy się też zastanawiali przy okazji 250-lecia Teatru Publicznego, czy jest publiczny teatr.
No i wyszliśmy z takiego założenia, że te statuty trzeba uzupełnić o próbę definicji ich społecznego celu istnienia. Po co są teatry? Nie tylko co mogą robić i kto tam może pracować, na jakich zasadach, ich typowo nie finansować, ale czego się chcemy po nich spodziewać jako obywatele, nie jako urzędnicy, tylko co one mają społeczeństwu zaoferować. I ten proces, o którym mówię, oczywiście również był procesem, który rozpoczęliśmy i który był procesem bardzo gorąco dyskutowanym. Część naszych partnerek i partnerów była oburzona tym procesem. Także spotkałem się z takimi głosami, że jest to próba ograniczenia autonomii instytucji artystycznej przez nadanie właśnie celów jej działalności. Myśmy wyszli jednak z założenia, że dysponowanie publicznymi pieniędzmi i przekazywanie publicznych pieniędzy do instytucji publicznej nakłada także na instytucje pewnego rodzaju obowiązki wobec wspólnoty, która na nie łoży, i podjęliśmy taką próbę definiowania tych obowiązków, z tym, że nie robimy tego autorytarnie. Ten proces jest rozciągniętym procesem w czasie, jakby bardzo szczegółowo opisaliśmy jego kolejne etapy. Ten proces trwa około 3-4 miesięcy. W procesie pisania tej preambuły do statutu, która próbuje określić cel pracy instytucji teatralnej, uczestniczą nie tylko przedstawiciele tej instytucji, ale także widzów. Zapraszamy też ekspertów, którzy często bardzo przygotowują jakieś specjalnie dedykowane do określonego profilu instytucji badania, bądź sprowadzają jakiegoś rodzaju badania, które są dostępne na rynku, i wspólnie próbujemy taki cel w preambule określić. Proces ten, proszę mi wierzyć, był również bardzo, bardzo procesem burzliwym i bardzo emocjonalnym. I na koniec chcę powiedzieć, że wydaje mi się, że wspomniałem o programie rozwoju kultury w Warszawie, który jest takim uzupełnieniem czy doprecyzowaniem celów, które powinny przyświecać długoterminowej polityce kulturalnej. Tam są zapisane trzy podstawowe cele. Pierwszym z nich jest wsparcie różnorodnej twórczości. No i jak Państwo doskonale czują, ta kwestia różnorodności jest tutaj absolutnie kluczowa. Mamy do czynienia w polityce państwa z dokładnym odwróceniem tego celu. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce finansować wydarzenia kulturalne i artystyczne, które nie są różnorodne, które właśnie odpowiadają pewnej ideologii, pewnej wizji społecznej, pewnej wizji roli kultury. Stąd zapis dotyczący różnorodności, który wydaje mi się wprost wynika z konstytucji, z paragrafów, o których mówił pan profesor Ludowy Jerzy Stępień, a które wydają mi się też jedną z najważniejszych wartości, której powinniśmy strzec. Drugim celem, który został zapisany w programie rozwoju kultury w Warszawie, jest wsparcie uczestnictwa, czy budowanie uczestnictwa, które, jak powiedziałem, też nie jest dzisiaj kwestią samą zrozumiałą, czy taką prostą. Formy uczestnictwa są bardzo różne, aktywności, czy w ogóle granica pomiędzy twórcą a uczestnikiem, czy odbiorcą kultury, no, wymagają bardzo głębokiego namysłu i są właściwie podziałami akademickimi, w związku z czym ta kwestia tak określonego celu jest również kwestią, która wydaje się nam szalenie istotna. Trzecim celem zapisanym w tym dokumencie jest budowanie wizerunku samorządu czy miasta stołecznego Warszawy, chociaż staramy się też o nim nie myśleć w takim wydaniu festiwalowym wyłącznie, choć chętnie broniłbym także instytucji festiwalu jako takiej, przy oczywiście pamięci o wszystkich wadach festiwalizacji życia kulturalnego w Polsce, o których być może jeszcze będzie okazja mówić. Natomiast te trzy cele, czyli kwestia wsparcia dla twórczości, budowania uczestnictwa i budowania wizerunku, sumują się w takim gorącym wołaniu, i tym chcę zakończyć, o status kultury w życiu publicznym w Polsce. Śmiem też twierdzić, że dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości jest tak skuteczny w swoich działaniach, że bardzo wysoko docenił, czy jakby zobaczył w kulturze bardzo istotne narzędzie swojej polityki. I chcę powiedzieć, że też teza do dyskusji zapewne,
że można tę tezę utrzymywać, czyli można powiedzieć, że władzom samorządowym, czy władzom narodowym, czy jednostkom administracji publicznej powinno zależeć na tym, żeby kultura była wysokim priorytetem, bez jednoczesnej konieczności zideologizowania polityki kulturalnej i podporządkowania jej jednej ideologii, pod warunkiem zapisania właśnie kwestii związanych z różnorodnością, dostępem do kultury, niwelowaniem barier w takiej polityce, która na dodatek angażuje swoich odbiorców. Żeby do puenty i nawiązać do tego, od czego rozpocząłem, bez zaangażowania naszego jako twórców, odbiorców bądź osób po prostu zainteresowanych życiem kulturalnym, każda polityka kulturalna będzie ryzykowna i będzie mogła łatwo być przekształcona w narzędzie inżynierii społecznej, którą znamy z czasów komunistycznych i niestety odświeżamy sobie tę pamięć, patrząc na ostatnie wydarzenia w Polsce. Bardzo głęboko wierzę w to, że politykę kulturalną można prowadzić w sposób angażujący wszystkich aktorów do debaty o jej kształcie i o jej kryteriach i o celach jej funkcjonowania. I to powiedziawszy, chcę też wskazać wagę naszego uczestnictwa w debacie o kształcie polityki kulturalnej i nie oddawania tego pola żadnej władzy, ani samorządowej, ani centralnej. Dziękuję bardzo. Znaczy czas, żebyśmy też, żeby Państwo się włączyli do tej dyskusji. Oczywiście potem jeszcze tutaj naszych ekspertów poproszę o spuentowanie. Natomiast już mamy dosyć chyba właśnie ta złożoność początkowa nie zmalała, ale mamy kluczowe jakby problemy prowadzące do szukania odpowiedzi. I tutaj mocno wybrzmiewa, znaczy jedna jakby ocena, że nie ma idealnej polityki, nie ma idealnego sposobu zapewniania autonomii instytucjom kultury. Są te modele, o których mówiła pani Lewandowska, są różne i każdy lepiej, gorzej się sprawdzają, wszystko zależy od kontekstu. A tym kryterium ostatecznym jest, i tu padało to wielokrotnie i z kilku miejsc, no jest zaangażowanie, tak? Że autonomia, podobnie jak demokracja, nie jest techniką, tylko musi być stylem życia, to znaczy musi być czymś, co ciałami jakby chcemy egzekwować, co oczywiście rodzi problemy, już tak jak na samym początku z kolei powiedziałem, kolejne, to znaczy w samych instytucjach, kiedy możemy mieć zaangażowanych odbiorców, chcących oczekiwać czegoś od zaangażowanych pracowników instytucji kultury, którzy będą chronić swojej autonomii, swojego zaangażowania, co rodzi jakieś nowe pola napięć, ale obyśmy akurat z takimi mieli, bo to byłoby bardzo ciekawe, gdybyśmy tak się właśnie angażowali. Natomiast chyba te wszystkie problemy, czy kluczowe problemy do naszej dyskusji zostały tutaj postawione, więc zapraszam Państwa albo z pytaniami, albo też uzupełnieniami z własnego Państwa doświadczenia, bo jakby pole jest bardzo szerokie. Bardzo proszę. Kto jest chętny, żeby zacząć? O, jest. Ja to może Bańskie, mam dwa komentarze do Państwa, do tego całego spektrum właśnie głosu. Pierwsza rzecz, która się nasunęła, to wiąże się z niedawno publikowaną dyskusją na Muzeum II Wojny Światowej w przeglądzie politycznym. Tam był spektrum głosów od prawej do lewej, łącznie z profesorem Andrzejem Nowakiem, a dyskusja okazała się dosyć interesująca z jego powodu. Znaczy, padł tam taki argument, że nawet jeżeli przestrzeń muzeum, mówię teraz o dziele, to on padł w wypowiedzi Ewy Bendyka, został wynegocjowany pomiędzy historykami, ekspertami oraz pomiędzy ekspertami pamięci polskiej, II wojny światowej i tego, co działo się w Europie Zachodniej, zostało to wynegocjowane z polskim autorem. Czyli, że krótko mówiąc, kontent tego muzeum, który ja oczywiście absolutnie wspieram i trochę niepokoją mnie te zmiany, które mają zajść, nie był wynegocjowany z jakby właśnie tymi, dla których ono ma być stworzone. Mam wrażenie, że podobnie dzieje się z politykami kulturalnymi. Znaczy, ja to przerabiałem w Łodzi jako osoba kierująca ekspertów piszących założenia tej polityki. Oczywiście potem ten dokument wielokrotnie się zmieniał, to co uzyskaliśmy nie było tym, że co liczyliśmy, niemniej jednak wydawało się gwarantować pewnego typu rozwiązania.
a dzisiaj uważam, że on jest w jakimś sensie nawet po jego liftingu trochę dokumentem martwym, ponieważ chociaż wraca kwestia konkursów na stanowiska dyrektorskie. One mogą być, ale nie muszą, ostatecznie jest ten myk w postaci ustawy, która dopuszcza także inny tryb powoływania. Więc zależy to w dużej stopniu od dobrej woli organizatora. Do czego zmierzam? Znaczy mam wrażenie, że to jest podobne, czyli że te polityki były tworzone odgórnie przez zespoły osób zainteresowanych, kompetentnych, które jakby negocjowały między sobą zapisy, które miały stworzyć pewną rzeczywistość praktyk. I tu jest problem. Jakby wracamy, tak? Czyli w dużym stopniu, o czym mówimy, cały czas jakby jest tworzone odgórnie. Niezależnie od tego, jak bardzo chcielibyśmy, żeby to było partycypacyjne, jak bardzo wspieramy narzędzia partycypacyjne, to koniec końców i tak tworzymy to dla. To jest coś, co sprawia, że bardzo trudno tę konstrukcję obronić przeciwko taką reakcją populistyczną, nie było populistycznego, tak? Wszystko jedno, czy chodzi o tych artystów od skór, o których mówiłeś, Janek, malarzy plastyków, tak? Którzy twierdzą, że są malarzami, mają dyplomy, w związku z czym dopuszczają jakby innych i tak dalej, i tak dalej. I to nie jest kwestia organizacji, czy opieranie się na pewnych grupach zapisach prawa. Może to jest jeden komentarz, nie dwa. Właśnie połączyłem to, co chciałem powiedzieć. Jakby reasumując, wydaje mi się, że problem polega na rzeczy absolutnie podstawowej. Czyli wydaje się, że rozpoznajemy dobrze pewne modele. Próbujemy je adaptować i wprowadzać. I mamy nadzieję, że praktyki, prawda, uczestnictwa, korzystania z kultury czy tworzenia będą równolegle narastać zgodnie jakby z modelem, który tworzymy. A co jeśli nie? Prawda? To okazuje się, że ta konstrukcja oddziela się od tej materii społecznej. Ja myślę, że ten gniew wielu nie z ust aktorów są zagospodarowane w tej chwili, prawda? I bardzo łatwo jest uderzyć w takie instytucje jak Muzeum II Wojny Światowej, jak no właśnie instytucje sztuki współczesnej, czy instytucje sztuk wizualnych, bo to głównie tutaj ten atak idzie, tylko teatry. To jest moje, właściwie mój komentarz i pytanie. Co zrobić z tym faktem, że jakbyśmy mieli bardzo nie chcieli dobrze, że tak robimy to w górę, nie w dole. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo cenne dorzucenie tutaj problemu. Proszę bardzo. Dzień dobry, Agnieszka Kołodyńska. Ja bym się chciała odnieść do ustawy i do tutaj głosów Państwa. Autonomia jest zapewniona w ustawie dla dyrektorów i wiadomo, kiedy ustawa też precyzuje, kiedy dyrektorzy powinni zostać odwołani. W ostatnich czasach widzimy, że bardzo mocno nadciągany jest punkt naruszenia przepisów prawa jako argument po prostu do usuwania czy też pozbywania się niewygodnych dyrektorów albo zbyt autonomicznych. Pojawia się tutaj jednak pewna kwestia luki, ponieważ co znaczy nienaruszenie prawa? Można by powiedzieć, że może być zwolniony dyrektor za dewaluację po prostu dobra wspólnego, wypływanie pieniędzy, ale równie dobrze może być zwolniony za to, że nie będzie powieszona po prostu strzałka z BHP, prawda? Może tu jest jakaś przestrzeń o tym, co mówił pan Tomasz, doprecyzowania po prostu ustawy w jakiś sposób ustawami, nie znam się na tym dokładnie, które by mogły dać mechanizm obrony właśnie przed nagminnym wykorzystywaniem po prostu tego, nadinterpretacją po prostu tego zapisu. Tylko jak to zrobić? Dziękuję bardzo. Zapraszam, kto jeszcze chciałby? O, pani. Dzień dobry, Małgorzata Ławrowska, Unia Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Ja właściwie mam teraz burzę myśli w głowie i chciałabym wiele tematów poruszyć, ale skoncentruję się na dwóch kwestiach. Ja w ogóle jestem ogromnym wyznawcą instytucji, czy uważam, że instytucje chronią ludzi przed ekstremami i właściwie też taką rolę powinien pełnić, czy powinna pełnić instytucja Kościoła. Do pana doktora Sowy jedna kwestia. Czy uważam, że poza tymi dwoma elementami, o których pan powiedział, które zostały zaniedbane w okresie transformacji, dla mnie dochodzi jeszcze jedna ważny element. Brak dialogu między branżami, znaczy między różnymi światami. Myśmy w tym okresie 20 paru lat nie nauczyli się ze sobą rozmawiać nawzajem.
Dla mnie istotna rzecz, bo wiele lat sama byłam urzędnikiem państwowym. Urzędnik państwowy w Polsce jest traktowany jako dawca środków finansowych. Nie jest traktowany jako partner. I miałam takie poczucie, że instytucje publiczne tylko wtedy kontaktują się z samorządem czy z instytucją państwową, kiedy potrzebują środków, a nie żeby po prostu porozmawiać, poradzić się i też zrozumieć wzajemne perspektywy. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żebyśmy się może też teraz w tych trudnych czasach też zaczęli tego uczyć. A drugi element to jest kwestia procedur wyboru dyrektorów, osób kierujących instytucjami publicznymi. Ja jestem ogromnym wyznawcą też kadencyjności i wprowadzenia limitu ilości kadencji. I tak, żeby absolutnie one nie krzyżowały się z kalendarzem wyborczym. Żeby była zasada, że dany dyrektor jakby z założenia jest również dyrektorem instytucji w momencie, znaczy po wyborach, po kolejnych wyborach. I jeżeli to się stanie jakąś zasadą, to już będzie mniejsza pokusa, aby daną osobę odwoływać przynajmniej w pewnym typie instytucji od razu ze stanowiska. I tutaj odwołam się do wypowiedzi pani dr Lewandowskiej. Ja jestem zwolennikiem modelu mieszanego. Czyli uważam, że jeżeli będziemy lepiej konstruować też gremia instytucji, polskie instytucje są bardzo słabe. Mamy źle skonstruowane statuty instytucji i oczywiście do tego dowiadujemy się w momencie, kiedy jest jakiś kryzys, coś się złego dzieje. Nie myślimy o tym wcześniej, nie ukrywam dygresję, bo to jest taki mój ogromny strach, że po tych 4 czy 8 latach obecnej władzy my wejdziemy w nowy etap kompletnie nieprzygotowani. Że naprawdę nie rozpoczniemy tej pracy u podstaw, czyli uzdrowienia instytucji i właśnie procedur, całej dokumentacji z statutów i właśnie składu gremiów. Tak, żeby one też były mieszane, żeby one były absolutnie eksperckie, ale również, żeby tam byli przedstawicieli ważnych instytucji państwowych i samorządowych. A czyli tylko wtedy jest jakaś szansa na dialog, na zrozumienie perspektyw. Ja dam jeden przykład akurat z instytucji polsko-niemieckiej, gdzie też teraz po zmianie władzy nastąpiła zmiana składu polskiego. I jeden z członków tego nowego gremium powiedział, że no przyszedł tu z jasną dyrektywą, aby zlikwidować dofinansowanie do jednej z ważnych inicjatyw polsko-niemieckich. Ale powiedział to jasno, ale powiedział, że chce wysłuchać argumentów drugiej strony. Że nie chce wracać do ministerstwa z takim poczuciem, że nie przedyskutował wszystkiego. I chce zobaczyć, gdzie są granice. I ta dyskusja trwała 2-3 godziny, ale doprowadziła do tego, że znaleziono jakiś kompromis, zmodyfikowano ten projekt, nie zniszczono go, zapewniono mu dalsze wsparcie, czyli ta osoba mogła godnie wrócić do swoich przełożonych, powiedzieć, zawalczyłem, uzyskałem to i to. Natomiast druga strona ma tą satysfakcję, że w tym trudnym momencie ta inicjatywa ma szansę na dalsze funkcjonowanie. I też nie oszukujmy się, wszędzie zawsze będzie się szukało kompromisu. Nawet w jakimś tam quasi idealnym systemie, czy są to Niemcy, czy Francja. I my też się musimy tego nauczyć. Ja mam czas takie poczucie, że jeżeli coś się dzieje, jest jakieś napięcie, to my od razu protestujemy. Znaczy nie wykorzystujemy tych jeszcze ścieżek pośrednich. Znowu wrócę do słowa dialog, ale rozmowy, są różne ścieżki i w tym nam może pomóc urzędnik. Urzędnik nie jest politykiem. Myśmy sobie jednak przez te 20 parę lat udało nam się wykształcić naprawdę spore grono bardzo dobrych urzędników i miejmy nadzieję, że przetrwają w tych czasach, ale oni są w stanie po prostu doradzić. I ja bym najpierw próbowała wykorzystywać zawsze te ścieżki, a potem sięgać po już inne instrumenty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze by chciał? Pani tutaj z przodu.
Już momencik, bo pomoże głosować. Dziękuję bardzo. Ewa Blum-Fiatkowska, jestem wykładowczynią Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, również Szkoły Filmowej. Uczę takiego przedmiotu, jakim jest scenografia wirtualna. Działam też jako artystka niezależna, od niedawna w grupie kobiet artystek Frakcja, które współpracują z grupą kobiet artystek w Niemczech. Pozwoliłam sobie taką wizytówkę wcześniej poprzedzić moje pytanie do Państwa, bo pytanie brzmi w sposób następujący. Czy Państwo, jako przedstawiciele instytucji kultury w naszym kraju, którzy tutaj swoimi wypowiedziami przekonaliście mnie do tego, że macie pełne kompetencje do tego, żeby się wypowiadać, macie świadomość tego, ile osób i jakiej płci kończy każdego roku uczelnie artystyczne w Polsce? Gdańsk, Łódź, Warszawa, Kraków, ileś tych uczelni, tak? W samej Łodzi 3 uczelnie artystyczne. Bo wydaje mi się, że to jest przede wszystkim podmiot waszego zainteresowania. I to brakujące ogniwo tego elementu, o którym dzisiaj tutaj dyskutujemy, w którą stronę następny krok i co się ma dalej wydarzyć. Bo to są młodzi ludzie i moje doświadczenie, ja dyplomuję tych ludzi od lat 6, jest takie, że oni właściwie wypadają w polskiej rzeczywistości w taką trochę czarną dziurę. I to o czym mówił pan Sowa, czyli te stare związki zawodowe, ten model taki, który tutaj często się pojawia, ten artysta korzenioplastyk, tak, czy plastyk w ogóle jako zawód, to jest w ogóle już jakaś przeszłość, która nie istnieje obecnie, ponieważ uczelnie artystyczne i my, twórcy, kształcimy ludzi, którzy mają wielopoziomowe wykształcenie na poziomie europejskim, powiedziałabym, tak, mają dostęp do nowych systemów edukacji. My jako edukatorzy, jako twórcy, pisząc programy dla studentów, bardzo się staramy, bo w przeciwnym wypadku moja obecność w tej uczelni, jednej czy drugiej, bardzo szybko byłaby weryfikowana, ponieważ nie będę miała studentów, chętnych dyplomantów i moja obecność w tej uczelni będzie właściwie bezsensowna. W związku z czym pytanie o to środowisko. Nie wiem, ilu ich tutaj jest, czy w ogóle przyszli na to spotkanie, może powinni się tym interesować, ale chciałabym usłyszeć od Państwa odpowiedź, co Wy na temat tego istotnego elementu, jakim jest edukacja i to środowisko w Polsce kończące swój dyplom. Jeszcze skomentuję tak, że to, o czym Pan mówił, te 8 lat zaniechań, to okej, okay. Natomiast myślę, że należałoby sięgnąć znacznie głębiej, rok 89 i przy okrągłym stole pakt zawarty jednak na podstawie takiego systemu mocno patriarchalnego i w tej chwili to, z czym cierpimy i to, że teraz pytacie, kto będzie bronił instytucji kultury, to jest pytanie i do kobiet artystek, i do artystów jako aktywistów nie działających jednak w systemie jakimś zrzeszonym, ponieważ zawód artysty jest cały czas poddawany w wątpliwość, nie wiem, jakiś taki ćwierć inteligentny, chlapacz na płótnie, no to są w ogóle już jakieś, nie wiem, rzeczy mocno nieaktualne, wydaje mi się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakiś głos z sali? Bo to jeśli nie, to będziemy mogli w takim razie wrócić. Ja na pewno tą część tego pytania i zacznę od razu też prosić Państwa, bo akurat przynajmniej jeśli chodzi o Warszawę, jako rozwinięcie programu rozwoju kultury, o którym wspominał dyrektor Tumianowski, przygotowywaliśmy analizę potencjału, tak zwanego potencjału twórczego i na rzecz, po to, żeby przygotować program wsparcia potencjału, rozwoju potencjału twórczego i wsparcia twórców właśnie. I między innymi analizowaliśmy, jak wygląda sytuacja właśnie w środowisku twórców i artystów. Niestety nie mamy danych z rozbiciem na te dane genderowe. To tutaj takimi statystykami nie dysponujemy. Natomiast faktem jest, że w ciągu ostatniej dekady podwoiła się w samej Warszawie liczba absolwentów szkół artystycznych. To jest 1300 osób rocznie w tej chwili. 12 tysięcy. Nie. Okej. W każdym razie to dyrektor tutaj jest bliżej. W każdym razie to może w takim razie. Czy te 12, tylko wyjaśnię te 12 tysięcy.
Myśmy przy konstruowaniu tego badania i konstruowaniu też rekomendacji, jak wspierać te osoby, przyjęli bardzo szeroką definicję twórcy, czyli to nie jest artysta w takim rozumieniu, nie wiem jak to powiedzieć, akademicko-klasycznym, którego już pewno nie ma dzisiaj w ogóle, tak jak pani o tym powiedziała słusznie, tylko przyjęliśmy, że szukamy w ogóle potencjału twórczego, także wśród osób, które kończą architekturę, fotografię, szkoły reklamowe itd. itd. Stąd tak duża liczba, ale myśmy przyjęli takie założenie, no z jednej strony świadomie, że będzie to duża liczba, ale też nam jako samorządowi zależy na tym, żeby ci ludzie realizowali swoje pasje i kompetencje w środowisku warszawskim, więc też chcieliśmy wiedzieć, z jaką skalą mamy do czynienia i spróbować zastanowić się, czy nasza możliwość interwencji na tym obszarze jest w ogóle adekwatna do tej skali. No i te wnioski, jak Państwo się domyślają, są raczej mało optymistyczne, bo my z tak dużą liczbą osób, które szukają pracy na najchętniej etatowej, albo przynajmniej takiej, która daje im możliwości nie podejmowania innych dodatkowych zajęć po to, żeby móc funkcjonować w rzeczywistości, no są bardzo, bardzo skromne nasze możliwości. Tomko, skoro jesteś przy mikrofonie, to już po prostu też odnieś się do innych kwestii, jeżeli uważasz, że chcesz się odnieść. No to też nie chcę zabierać jakoś bardzo dużo czasu, ale dziękuję za Pana głos o to pytanie. Dla kogo, czy kto pisze te strategie, komu na nich zależy. Ja podzielam Pana obawę, że pomysł tworzenia dokumentów jest tylko wtedy sensowny, jeśli on wypływa z prawdziwej potrzeby ludzi, którzy chcą to napisać i nie tylko chcą napisać, ale chcą to potem zrobić. To znaczy samo napisanie nawet długoterminowej strategii czy długoterminowego planu działania w obszarze kultury najlepiej wykraczającej poza perspektywę kadencji wyborczej, no jakby zawsze spali na panewce, jeśli nie pójdzie za tym po prostu aktywność, prawda? Ostatnie wydarzenia, czyli właśnie powstające ruchy różne, upominające się, czy to kwestie związane z systemem sądowniczym, czy ekologiczne, czy obywatelskie, czy lokatorskie, czy kulturalne, napawają tu pewną nadzieją, znaczy, że doszliśmy do takiego poziomu też frustracji różnych grup społecznych, które czują, że muszą wziąć też odpowiedzialność za dalsze losy. No pytanie, jak instytucje mogą tę część energii nowej zagospodarować, prawda? Co się musi w tych instytucjach zmienić, żeby one mogły nawet nie tyle wykorzystać, bo to nie chodzi o kanibalizowanie tych ruchów, tylko jak mogą się otworzyć i skorzystać z tego rodzaju właśnie świadomości, która gdzieś, wydaje mi się, bardzo zaczyna gdzieś rosnąć. Myślę, że też Forum Przyszłości Kultury między innymi do tego ma służyć, żeby spotkać wszystkie te osoby, te wszystkie te ruchy i spróbować zobaczyć, co nas łączy, jakie wnioski dla wspólnych przyszłych strategii i działań możemy podejmować. Ale to jest wielkie wyzwanie oczywiście dotyczące uczestnictwa i też w ogóle poziomu zaangażowania w życie publiczne w Polsce. Myślę, że tu kultura nie jest jakimś szczególnym obszarem. Tak? Znaczy to widać po frekwencji w wyborach, po uzwiązkowieniu, po liczbie osób, które są w partiach politycznych, czy w organizacjach społecznych i tak dalej, i tak dalej. Ten poziom zaufania publicznego jest szalenie niski, a przez ostatnie pewno 2 lata spadł jeszcze, albo spada. Więc no naprawdę, na pewno mamy do czynienia z jakąś alarmującą sytuacją, a z drugiej strony no właśnie te ruchy powstające samorodnie jakoś pokazują, że może się budzimy. A to jeszcze dopytam w takim razie, żeby już też zbliżać się do konkluzji. Na ile uważasz, bo tutaj też no, samorząd, który w różnych kontekstach się pojawiał, nie zawsze dobrych i to wiemy, jest szansa, na przykład na ile no, metropolie chociażby mogłyby być no, wobec chociażby zagrożeń, jakie widzimy wobec u nas z arbitralności władzy państwowej, takimi no, ośrodkami jakby budowania tych lepszych praktyk i lepszych polityk kulturalnych, prawda, których między innymi celem byłaby na nowo legitymizacja autonomii instytucji kultury i obudowanie jej też jakimiś właśnie instrumentami, które by to umożliwiły realizację. To jest bardzo trudne zagadnienie. Znaczy, mogę powiedzieć, że staramy się też różnego rodzaju rozbitków kulturalnych jakoś stwarzać im warunki w Warszawie i zapraszać też różne osoby i instytucje, organizacje do współpracy, ale to oczywiście nie rozwiązuje tej kwestii, o której... Modelarki Noedo.
To oczywiście nie rozwiązuje kwestii, o której mówisz. I ja nie wiem, czy Warszawa jest w jakimś sensie przykładem. No myślę, że zdania są bardzo podzielone w stosunku do tego, jaką politykę kulturalną staramy się prowadzić. I na pewno ona ma wiele wad i wiele zalet. Myślę, że to jest. To nie ja powinienem na to pytanie odpowiadać. Natomiast z całą pewnością samorządy, które no, są organizatorami dla większości instytucji artystycznych i kulturalnych w Polsce, w teatrach to jest tak, że 120 teatrów, około 120 teatrów jest samorządowych, a 5 jest ministerialnych, prawda? Oczywiście skala oddziaływania, czy taka kulturotwórcza rola, którą one mogą pełnić, jest oczywiście inna, prawda, niż narodowych scen, które mają duże budżety, które są w dobrze wyposażonych często, choć też nie zawsze, budynkach itd., itd. Natomiast no, samorządy mają olbrzymią część i też przez to wpływ. Natomiast samorządy są też tak dobre jak wybory, których dokonujemy w tych samorządach, prawda? To znaczy, to nie jest tak, że jest jakaś grupa dobrych samorządowców czy dobrych polityków lokalnych, którą możemy teraz jakby sprowadzić i ją tutaj zagnieździć w naszych miastach. Musimy, to są ludzie tacy sami jak my, znaczy to są ludzie z nas, tak? Znaczy z nas, no, bo musimy się po prostu angażować, jeśli uważamy, że polityki kulturalne na szczeblach samorządowych są źle robione, to nie znam żadnej innej metody, niż po prostu zrobić je lepiej. No. Dziękuję. To pytanie w takim razie, prośba do Jana Sowy, o to odniesie się do kwestii, ewentualnie jeszcze uzupełnienie, jeżeli coś się pojawiło. Mhm. Jasne. Zacznę od, przepraszam Państwa, jestem trochę chory, dlatego też mam trochę mało energii, ale może jakoś dociągnę. Odwołam się do tego przede wszystkim, co Tomek Majewski powiedział, bo to jest oczywiście ta kwestia odgórności polityk kulturalnych, ale w ogóle pewnej elitarności życia kulturalnego. To jest rzeczywiście kluczowy problem. Skandale wokół sztuki współczesnej pokazały nie tylko wrogi stosunek do sztuki, zwłaszcza tej sztuki bardziej krytycznej, ale przede wszystkim straszliwe niezrozumienie samego języka sztuki. Tutaj takim paradygmatycznym przykładem jest to, co się stało wokół instalacji Lanona Ora, Maurizio Cattelana w Zachęcie, bo naprawdę to nie jest praca, ten przygnieciony papież meteorytem, czy przewrócony, to nie jest praca, którą można interpretować jednoznacznie negatywnie. Nawet sam artysta wspominał, że jakby różne są znaczenia. Podstawowy problem to jest niezrozumienie kodu samego, którym się posługują współcześni twórcy i twórczynie. No ale tak, to wymaga posiadania kapitału kulturowego, czyli kompetencji, tak? Nabycie kapitału kulturowego wymaga czasu i to jest pewien luksus. Żyjemy w społeczeństwie, które jest podzielone klasowo nie tylko pod względem materialnym, ale również dystrybucji innych form kapitału, czyli kapitału kulturowego albo kapitału społecznego, zaufania. I tutaj wracamy do tego, co pani powiedziała. Znowu problemy sięgają roku 89. Też to pokazuje, że nie rozwiążemy tych problemów dotyczących sztuki i kultury, jeżeli nie popatrzymy na to, co się stało w szerszym społeczeństwie. Tak? My przyjęliśmy taki model przekształceń społecznych, gospodarczych, i w konsekwencji również kulturowych, który zasadniczo wypromował model nowoczesnego niewolnictwa jako główny taki sposób funkcjonowania człowieka w świecie. Kilka lat temu z okazji 25-lecia transformacji były właśnie różne podsumowania i tak dalej. Leszek Balcerowicz udzielił bardzo ciekawego wywiadu, w którym dziennikarz próbował podejść go, nie pamiętam jakie to było medium, bo on jest znany z bardzo pozytywnej oceny swoich własnych osiągnięć i zapytał, no ale każdemu się coś nie udaje, jakby porażka jest częścią ludzkiej działalności. Co pana zdaniem nie wyszło w transformacji? Jaki był największy błąd? Na co on natychmiast odpowiedział? Utrzymanie zbyt wysokiej polityki socjalnej w odniesieniu do bezrobotnych. Bezrobocie powinno być jeszcze bardziej dotkliwe, żeby ludzie jeszcze bardziej się bali i jeszcze ciężej pracowali. No to jest to oczywiście lęk, wykluczenie materialne, które się z tym wiąże i tak dalej. To wszystko tworzy rodzaj podmiotu, który naprawdę nie ma w ogóle czasu ani ochoty angażować się w edukację artystyczną. Oczywiście edukacja jest tutaj, i zgadzam się z tym, co było powiedziane, jest jedyną drogą, ale żeby w tym uczestniczyć, żeby się tym interesować, trzeba mieć czas, trzeba mieć inne kompetencje i naprawdę nie rozwiążemy tego tylko i wyłącznie w obrębie samego sektora kultury, bo ta kultura działa w określonym społeczeństwie. Wyklinanie na ludzi, że są oszołomami, że są że to jest obskurantyzm, ciemnogród i tak dalej, to naprawdę do niczego nie doprowadzi. Takie same są problemy, i to już ostatnia tutaj rzecz, z tym, o czym
Tomek tutaj wspomniał, czyli zaangażowaniem i kapitałem społecznym, zaufaniem. To jest akurat jeden z kluczowych tematów w ogóle w socjologii. To jest regularnie badane. Zespół amerykańskiego socjologa Ronalda Ingelhaeta prowadzi takie badania porównawcze na świecie od kilku dekad. Dane dla Polski są zatrważające i to znowu nie jest problem ostatnich dwóch lat, dlatego że w przedziale 90-94 rok mieliśmy poziom zaufania społecznego na 30%. Tak? To jest jaka część jaki odsetek populacji jest skłonny ufać innym ludziom, uważa, że należy ufać. W tej ostatniej transzy, to były lata, jeżeli dobrze pamiętam, 2010-2013 badania, ten odsetek spadł do 20%. Dla porównania średnia Europy Zachodniej to jest między 50-60%, społeczeństwa skandynawskie 80%. Więc ten bardzo mały kapitał społeczny, z którym wyszliśmy z poprzedniej dekady, jeszcze w czasie tych 25 lat roztrwoniliśmy i ludzie mają coraz mniejsze zaufanie do siebie nawzajem oraz do instytucji. W tej sytuacji, żeby się angażowali jakoś pozytywnie i nie zbudujemy tego właśnie tych praktyk społecznych bez tego rodzaju kapitałów, no to jest trochę naiwne to oczekiwać czegoś takiego. Oczywiście bez tego i bez wytworzenia pewnego, powiedziałbym znowu socjologicznie, habitusu, czyli sposobu funkcjonowania, czy też można mówić stylu życia właśnie, te reformy odgórne się nigdy nie będą udawać, no bo one właśnie trafią w pewną pustkę poniżej, tak jak tutaj Tomek słusznie zauważył. Także tyle, nie wiem, może się coś jeszcze pojawi, jeżeli będzie czas. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zanim poproszę panią dr Lewandowską o wypowiedź, to tylko małe uzupełnienie tych badań dotyczących zaufania społecznego. To jest jedno z przeciwtrend, bym powiedział, bardzo ciekawy w ciągu ostatniej dekady. Rosło systematycznie zaufanie do instytucji samorządu terytorialnego, i które osiągnęło poziom... Czy jakieś światełko? Znaczy ono jest bliskie, a nawet wyższe zaufanie do kościoła katolickiego, czyli około 60%. Także to jest ciekawy fenomen, któremu warto się przyglądać, dlatego też moje pytanie o samorząd było też do Tomka, że jednak jest to bardzo ważna instytucja, którą powinniśmy w perspektywie nadchodzących wyborów za rok chronić. Pani doktor. Bardzo ciekawe były Państwa wypowiedzi i wydaje mi się, że one świadczą o jednym, to znaczy o tym, że modele i wszelkie próby rozwiązań systemowych to jedno, ale pragmatyka codzienności to drugie. I ja od kilku lat uczestniczę w różnych próbach, właściwie podejściach do prób stworzenia nowej ustawy teatralnej i szybko podczas takich spotkań okazuje się, że wszelkie próby uszczegółowienia zapisów są wylewaniem dziecka z kąpielą, bo jednym pomagają, ale drugim teatrom o innej specyfice jednocześnie szkodzą. Bardzo podobała mi się pani wypowiedź i taki apel o dialog. Wydaje mi się, że zamiast uszczegółowiania prawa potrzebny nam jest dialog i rzeczywiście zniesienie opozycji urzędnik, instytucja kultury, bo to nie jest w gruncie rzeczy żadna opozycja, tylko partnerstwo, które powinno być praktykowane. Dziękuję. Dziękuję. Pan Jerzy Stępień. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym zacząć od czegoś, co właściwie powinienem powiedzieć na początku. I wyrzucam sobie, że tego nie zrobiłem, mianowicie samo pojęcie autonomii. Ono jest pojęciem konstytucyjnym, ale tylko w odniesieniu do szkolnictwa wyższego, proszę zwrócić uwagę. Tylko tam bodaj w artykule 70 ust. 5 mówi się o autonomii wyższych uczelni. Ale czy naprawdę mamy autonomię wyższych uczelni? Ja mam wątpliwości. Bo co to jest autonomia w ogóle? To jest takie pojęcie, no, przynajmniej znane w tym języku opisującym państwa, prawda? Mamy takie pojęcia właśnie. Państwo albo jakaś instytucja autonomiczna i samorządowa. Samorząd to jest coś, co działa w przestrzeni władzy wykonawczej niejako, głównie. Kiedyś ten samorząd oczywiście w dawnych wiekach, a także w Polsce, to jeszcze miał władzę sądowniczą pod sobą, prawda? No ale to jest ten współczesny samorząd, to jest właśnie władza wykonawcza, a zatem nie ustawodawcza. I z tego powodu na przykład my nie mamy autonomicznych regionów, tak jak na przykład jest w Hiszpanii, czy we Włoszech, czy na przykład w jakimś sensie w Niemczech, prawda, czy w Wielkiej Brytanii, tylko mamy jednostki samorządowe. Te nasze województwa są regionami samorządowymi.
Czyli jeśli jednym słowem, jeśli chcemy mieć autonomię, na czym polega ta autonomia? No polega na tym, że władza autonomiczna uchwala ustawy dla siebie, tak? Na przykład przed wojną Śląsk był autonomiczny, chociaż nie do końca, ale prawo na Śląsku dopiero wówczas obowiązywało to uchwalone w Warszawie, jeśli Sejm Śląski uznał, że to jest prawo, które ma ich obowiązywać, prawda? Czyli autonomia to jest możliwość prowadzenia władzy ustawodawczej. To z tego punktu widzenia w Polsce, jak sądzę, nigdy nie będzie autonomii takiej administracyjnej, no bo nie sądzę, żeby ktokolwiek zgodził się na to, żeby powstały regiony autonomiczne, takie jakie mamy właśnie w Hiszpanii, czy Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech. Czyli nasz horyzont to jakby samorząd, dobrze rozumiany samorząd. Dla mnie nie jest zaskoczeniem, że to, co właśnie pan redaktor mówił, że wzrasta poziom zaufania do samorządu i on będzie wzrastał, mam nadzieję, bo to jest właśnie jakby clue organizacji społeczeństwa. Ważne może też sobie powiedzieć, że samorząd terytorialny, bo o nim tutaj mówimy głównie, chociaż są inne rodzaje samorządy, zawodowe, prawda, i tak dalej, gospodarczy, którego nie mamy, notabene w Polsce nie ma samorządu gospodarczego. Bo te wszystkie izby samorządowe, one mają charakter właśnie organizacji prywatnych, a nie publicznych o charakterze samorządowym. Także tutaj nas czeka długa droga. Notabene Konstytucja mówi o podmiotach samorządu gospodarczego, nakładając na nich w artykule 61 na przykład obowiązek udzielania informacji publicznej, tylko problem polega, że nie ma izb gospodarczych z prawdziwego znaczenia, takie jakie są w Europie Zachodniej, czyli nie mamy samorządu gospodarczego. Także wiele rzeczy jeszcze żeśmy tutaj nawet w porządku konstytucyjnym nie wypełnili. I teraz tak, czy my naprawdę chcemy autonomii takiej, o jakiej mowa w autonomii wyższych uczelni, prawda, czy w przypadku właśnie organizacji administracji publicznej, to wydaje mi się, że nie. Natomiast bardzo mi się podobają te wszystkie wątki, szczególnie w wypowiedzi pani chyba Wawrowskiej, tak, o tym dowartościowania urzędnika. Dla mnie jest coś niebywałego, że w Polsce nie potrafiliśmy zbudować etosu urzędnika, chociaż w okresie przedwojennym on był zbudowany, ale właściwie dlatego, że odziedziczyliśmy ten etos jakby po Austriakach, po pruskiej szkole służby cywilnej. Myśmy po wojnie nie odbudowali, a po 1989 roku nie potrafiliśmy odbudować tej autonomii, przepraszam, pozycji urzędnika. Są takie zabawne historie, no na przykład ostatnio modne stało się coś takiego jak oficer rowerowy, prawda? Skąd to nazwa oficer? No to jest taka kalka przeniesiona z angielskiego, no bo oficer po angielsku to znaczy urzędnik właśnie, prawda? Notabene po polsku to nie znaczy urzędnik, tylko oficer to jest ktoś ze służb specjalnych, prawda? Ano dlatego, że w dawnej Rzeczpospolitej nie mieliśmy służby cywilnej z prawdziwego zdarzenia, prawda? To są takie zaszłości historyczne, ale nie doceniamy tego urzędnika, to jest strasznie ważne. I oczywiście jak mówimy urzędnik, to powinniśmy od razu myśleć urzędnik służby cywilnej, urzędnik z konkursu. Nie szanujemy konkursu. Popatrzmy, co się dzieje w ogóle w skali państwa. Próby budowania służby cywilnej, rozpoczęte na dobrą sprawę dopiero w 1997 roku, spełzły na niczym. Udało nam się powołać nawet Krajową Szkołę Administracji Publicznej, chociaż nie było jeszcze ustawy o służbie cywilnej. A jak ona się pojawiła, to ją tak, że tak powiem, negujemy i lekceważymy to wszystko. Więc tu jest przed nami olbrzymia taka droga, powiedziałbym, kulturowa, żeby sobie uświadamiać, co znaczą te instytucje, które recypujemy z Zachodu. Z tego punktu widzenia warto też sobie uświadomić, że tylko Europa Zachodnia w znaczeniu kręgu kulturowym, czyli Ameryka, prawda, Australia, Nowa Zelandia i tak dalej, tylko Europa Zachodnia rozumie, co to jest samorząd terytorialny. Bo nigdzie poza Europą Zachodnią nie ma samorządu terytorialnego. Dzisiaj na świecie ludzie doskonale rozumieją, że jest pewną wartością demokracja, wolne media, gospodarka rynkowa, która jest jednak bardziej efektywna od, cokolwiek byśmy nie powiedzieli, od gospodarki sterowanej centralnie, ale tylko w Europie Zachodniej mamy samorząd terytorialny.
dołączyliśmy do tego kręgu kulturowego, budując ten samorząd, ale szanujmy go. Szanujmy go bardzo. I na koniec taki drobiazg dotyczący Warszawy. Jakby niezrozumienia tej istoty państwa, o której mówiłem wcześniej, że to jest państwo jakby z odwróconą hierarchią. Ta piramida, taka właśnie wyobrażenie państwa jako takiej piramidy, gdzie na górze jest ta władza centralna, która wszystko wie, to dawno runęło. W 97 roku, przepraszam, w 98-99 budowaliśmy nową siatkę instytucji kultury w związku z prowadzeniem samorządu wojewódzkiego, prawda? Ja obserwowałem wtedy takie zjawiska, że każdy chciał być w centrum, nie tylko z powodów finansowych, tylko wydawało się, że moja instytucja będzie ważniejsza, jak ona będzie ministerialna. No dobra, ale ponieważ nie wszystkie mogą być ministerialne, no, tych instytucji, teatrów, prawda, mamy chyba 5, czy muzeum, zdaje się, też narodowych, chyba 5, prawda, tak? Więcej. Więcej, tak? Ale państwo, nie, nie, ja przepraszam, ale rządowych, tak, ministerialnych. Tak, więcej, tak? Aha. No, ale, no i przyszło do rozdzielania właśnie oper, prawda, i teatrów muzycznych. No i co się okazało? Jak już nie mogę być przy centrum, to w takim razie, to która władza jest najważniejsza poniżej centrum? No wiadomo, województwo, to ja chcę być w województwie, ale z punktu widzenia nowej filozofii państwa, to wcale nie województwo jest najważniejsze, bo najważniejsza jest władza lokalna. Jest samorząd Łodzi, Warszawy. No i proszę, problem opery warszawskiej, do kogo ona ma należeć? No, opera kameralna, tak? No z natury rzeczy, nawet nazwa, warszawska opera kameralna, no kto do niej chodzi, no? No przecież ludzie z Warszawy, ewentualnie z zagranicy, bo z Mazowsza to nie. A stała się instytucją mazowiecką, bo się wydawało, że ona będzie wtedy jakoś lepiej usytuowana. No jakież tego nieszczęście, no to wszyscy wiemy właściwie, ona, nie wiem czy ona jeszcze istnieje, no dogorywa. Na pewno, prawda, ten proces się jeszcze nie zakończył, oby się nie zakończył, ale przecież warszawska opera kameralna na pewno powinna być w budżecie, finansowana powinna być z budżetu miasta Warszawy, a nie Mazowsza. Więc mówię to wszystko po to, żebyśmy jakby na nowo, ale żebyśmy podjęli taki trup zrozumienia poszczególnych instytucji składających się na naszą państwowość, po to, żebyśmy nie popełniali takich podstawowych błędów, które wiadomo, że nas zaprowadzą gdzieś na manowce. I zupełnie ostatnia taka anegdotyczna uwaga. Jak wiadomo, prokuratura w Polsce została podjęta daleko idącym zabiegom reformatorskim. I wiecie państwo, jaki jest efekt tego wszystkiego? Z ostatnich badań CBS wynika, że zaufanie do prokuratury, niewielkie notabene, wcześniej sięgające 20 paru procent, w ciągu tych ostatnich 2 lat się obniżyło. Czyli jednym słowem, budowanie silnego instrumentarium centralnego powoduje obniżenie zaufania do danej instytucji. Dziękuję bardzo. Jeszcze zapytam dyrektora Jarosława Suchana, czy nie chciałby jako gospodarz tutaj z tego przywileju skorzystać i jeszcze jakiś komentarz, bo będziemy powoli wtedy już konkludować nasze spotkanie. No ja przede wszystkim chciałem podziękować za tę bardzo ciekawą dyskusję. Jeżeli ja komuś obiecałem, że przy pomocy tej dyskusji uda nam się wyjaśnić, odpowiedzieć na pytanie, jaka powinna być relacja między autonomią a instytucją, z drugiej strony autonomią władz do tego, by prowadzić politykę kulturalną, to przepraszam, ale mam nadzieję, że dzięki tej dyskusji udało nam się oświetlić ten problem z różnych stron, pokazać, jak bardzo jest złożony, a przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że ta kwestia autonomii z jednej strony ma ten wymiar formalno-prawny, ale ma też ten wymiar praktykowania jej, prawda? I bez rzeczywiście praktykowania autonomii nawet najlepsze zapisy pozostaną martwe, co nie znaczy, że nie należałoby popracować nad tym, żeby rzeczywiście zmienić przepisy w taki sposób, żeby one rzeczywiście pomagały pracować, wypracowywać sobie modele autonomicznego funkcjonowania, nie za wszelką cenę, bo to chodzi też nie o autonomię na przykład wobec społeczeństwa, prawda? Czyli takie odwrócenie się, taką wsobność instytucji, odwrócenie się od potrzeb społecznych, ale znowu, że chodzi o taką autonomię, która by w jakiś umiejętny sposób pozwalała na negocjowanie między
potrzebami społecznymi, a no, przekonanie na przykład, jakie powinno być w instytucjach, że no, to, co się tam dzieje, ma istotną wagę społeczną. Także ja bardzo dziękuję. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz na koniec. To jest taki detal, ale tutaj ten wątek uspołeczniania polityk kulturalnych, czy też uspołeczniania zarządzania instytucjami kultury, to jest, dla mnie jest kwestia bardzo istotna. Natomiast widzę jeden olbrzymi problem w tym momencie, jeżeli chodzi o możliwość zaaplikowania tego rodzaju rozwiązań. To też zostało tutaj powiedziane, czyli brak odpowiedniego kapitału społecznego. W związku z tym brakiem, nawet jeżeli się wprowadzi takie formalne procedury, koniec końców to uspołecznienie będzie polegało na tym, że to i tak elity, prawda, czyli strony zainteresowane, prawda, będą brały udział w konstruowaniu polityk kulturalnych, czy też podejmowaniu decyzji na temat tego, w jaki sposób instytucje powinny być zarządzane. Także taka drobna uwaga. Bardzo dziękuję raz jeszcze. No i zapraszam na pozostałe dyskusje, które będą przygotowywały forum przyszłości kultury i na samą uwagę. Tak, serdecznie zapraszam. Nawet jutro do Warszawy nie jest daleka, akurat jutro w Teatrze Powszechnym w Warszawie będziemy rozmawiać o innym aspekcie, bo takim tytułem trochę prowokacyjnym, a jeśli Jarosław Kaczyński ma rację. Znaczy będziemy chcieli odczytać projekt kulturowy Prawa i Sprawiedliwości. Na ile jest to w ogóle projekt, na ile pod hasłem rzuconym rewolucji kulturowej, przecież powtórzonym kilkukrotnie, bo i w Krynicy, i w Przysusze, i wyłania się rzeczywiście projekt dla kultury, który państwo będzie swoją siłą realizować, czy nie? Czy po prostu jest to jakieś złudzenie? I o tym właśnie jutro, a potem jeszcze kilka dyskusji. Natomiast to, o czym dzisiaj mówiliśmy, odpowiedzi nie znaleźliśmy, ale widać było, dlaczego nie można znaleźć. To jest zbyt złożona sprawa, której trzeba uwzględniać i kwestie ustrojowe, i dobre ich rozumienie, właśnie istoty ustroju politycznego, prawda, i terytorialnego kraju, i kwestie społeczne też właśnie, że nie działamy w społecznej próżni, tylko w pewnym realnym społeczeństwie o różnych kompetencjach, o strukturze klasowej i tak dalej, co ma wpływ na naszą dyskusję, ale to, o czym mówiliśmy, to jest bardzo istotnym no, materiałem, który posłuży do dyskusji na Forum Przyszłości Kultury, gdzie właśnie o ustroju kultury w Polsce, takim optymalnym, czy nie znaczy czas na taką dyskusję, którą zaprezentowała pani dr Lewandowska właśnie. Być może trzeba zmienić, znając te konteksty, właśnie model, może z takim łącznie pytaniem, czy potrzebujemy ministra kultury, prawda? Być może właśnie trzeba by odejść. Ale to są pytania, które ta dyskusja nam jakby dostarczyła argumentów, a które będziemy podejmować w listopadzie z politykami między innymi, ale też przedstawicielami instytucji i świata kultury, tak żeby zobaczyć, czy możemy coś nowego zaproponować, czy nie, czy musimy doskonalić ten system, w którym jesteśmy. Także dziękuję serdecznie panelistom i panelistce. Skład miał być bardziej zrównoważony, ale właśnie nie powiedziałem na początku, jest pani Agnieszka Odorowicz, przepraszam za nieobecność, ale sprawy pilne, niezależne od niej, uniemożliwiły przyjazd, także byłoby troszeczkę bardziej zrównoważone, ale dziękuję za reprezentowanie tutaj tej części świata kultury i refleksji. I państwu dziękuję za udział i pytania i zapraszam na kolejne spotkania w ramach Forum Przyszłości Kultury i na samo forum. A to spotkanie też było nagrywane, będzie można spokojnie jeszcze sobie obejrzeć. A mnie teraz przyszło do głowy, tak tutaj w tym miejscu, że tylko kicz jest jednoznaczny, prawda? W związku z tym niekoniecznie musimy się bać. Chyba i to już się sproblematyzuje. Także dziękuję serdecznie.